Dzień dobry, dzień dobry. No co, PVN. Dzisiaj mam takie zadanie, Lighthouse, słuchajcie. To są te nowe misje. O, use the right, proszę bardzo. Wszystko fajnie, tylko nie mogę... Garrison Portable Electronic Warfare Dice. Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu koszmar. Wejść tam na tą bazę Juseków. To po prostu koszmar dla mnie. Świetnie się bawię, ale czasami to wkurzające. Że... Dobrze, jednego tego device'a, że tak powiem, znajdźmy. Byłoby miło. Byłoby miło. Dobrze, najpierw poodbierajmy może. Aha, bo tego nie ma. Kuźwa, tyle razy się przewróciłem, słuchajcie, a tu nic. Ja przewróciło. Życie, życie jest nowe, no, może jeszcze później coś będzie. Może i nie wróciło, ale to co mamy wystarczy na... Naprawdę na... To się to nie... To jest pytanie. Także dzisiaj będę się znowu męczył Lighthouse'em. Także to może to sobie wygodnie może usiąść. I będzie fajna komedia. Dobrze, gracze tego nie oglądają. I świetnie. Żebym ja się dobrze bawił. Bawił. Ja czasami nie wiem, czy to... Wróciłem wczoraj dwa mutanty. I kurczę, myślałem, że te mutanty... Już będą. No i niech tak dalej myślę, prawda? Chyba nie piekło do końca. Po prostu za wcześnie. Za 24 godziny jakoś tak, nie? To może wraca. Dobra, pójdziemy na tym AKMS-ie. Right. A nie są jakieś nowe dzienne te? Nie, tu 6 godzin. Dobra, idziemy po device'a, czyli... Koszmarnie słaby PMC. Tada! I tutaj wjeżdżam ja. Na białym koniu. Bo koń na czarnym rycerzu. Cokolwiek, słuchajcie. Dobra. Coś tego grania. Muszę pokazać, że to co mówię jest prawdą. Jak to paskudnie idzie. Można założyć. To będzie szybka wyjebka, bo jak tak zaczynam to już... Później nie jest lepiej. Za dobrze. Bardzo jakoś lepiej, ale jednak. Czy ja muszę jakieś jedzenie wziąć, słuchajcie, w sumie. Kurde, tu przewiało, słuchajcie, czekajcie, dobra, czy kryjówka zanim odpalimy? Tak na razie bawię się sam ze sobą, tak najlepiej jest. I w każdej sytuacji. Światło świeć. Aha, mamy kwas. Kwas? As i arbas. Pięknie, energia, nawodnienie, max. Dużo daje. Świetna rzecz. Amonos. Wiem teraz ten taki celownik, nie wiem, on... Powiem tak. Konkretni goście nim nie grają, także dla mnie jest sam raz. Sam raz. Kawka, jak tam poniedziałek generalnie? To w filmie, nie lubię poniedziałków. Kurka wodna.
Tak, prawdziwi Rosy grają PvP, a ja się zwijam przy PvE. I co? I mam lepiej. Bo jak się kiedyś nauczę grać w gry... Nie no, Settlersów ogarniam. Mimo takie słuchaweczki, słuchajcie, bo... A teraz uwaga. To są słuchaweczki. Logo mówi wszystko, co to za słuchawki. Logo może nie widać. Generalnie dużo mam tego polerstwa z tym logo. To się okazuje, że one mają jakieś przebicie, słuchajcie, te metalowe. One mają tak w uchu mi, tylko to jest małe napięcie, nie? Dobra, to jest takie dobre, żeby zejść tutaj, właśnie tylko gdzie. Nie, gdzie tu są miny. Aha, tu tutaj nie ma, dobra, to jest... Okay. Teraz widzicie. O kurde, widzę kolesia, ale on jest tak daleko. Raczej go nie zdmuchnę, nie? Stąd, jak myślicie? Czy udałoby się tego pana pojechać? Ja nie wiem, czy na tamtą stronę drugą mogę przejść, czy tu nie ma jakichś min i nie wylecę po prostu w powietrze. Było tak... Czekajcie, na skałach raczej nie ma, co? Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie. Widzicie, taki podwójny. Idzie. O kur... Nie tak. No i to jest właśnie... Ta-da. Kurwa, czy ja naprawdę trzeba, czy tylko udaję? Słuchajcie. Okej, okay, coś do mnie zaczęło strzelać. Milutko, ale się za... Uuu, nad głową mi coś śmignęło, ale milutko. Ale jestem słaby. Uuu, słaby, dobra, dobra. Nie ma gadania, trzeba się skupić. Kuźwa! O! Jeżeli to jest skaw, to ja naprawdę gratuluję skawom. Po prostu są, kurwa, no są genialne, nie? Skawy robią, słuchajcie, tu taką robotę, że ja tu nie mam pytań, nie? Dobra, gdzie ty jesteś, chłopie, bo... Tutaj. Ej. No, tak najlepiej. Tamten z daleka, gdzieś ludzie. Wow! Ale mnie przywitali, słuchajcie, tu dostać banie. Okej, okay, coś tam trafiliśmy. Ale szczerze? Jestem drugi. Gdzieś pod samym tym był, nie? Bo początek, słuchajcie, po prostu genialny. Początek jest gorszy niż... Nie mogę oczekiwać. Dobra, słuchajcie, dobra, spróbuję tamtego polować. Go roga. Zaraz się okaże, że nie ja poluję, tylko na mnie polują, nie? Dobra, zobaczcie to. 500 strzałów i nic.
chyba jednak na dwójce. Może tak trochę bardziej? Tak, im bliżej jestem, tym lepiej widzę, nie? Zobaczcie. Okej, okay. Chyba zaczął się leczyć ten pan. Strzelam do niego uparcie, dobra, na trójkę może. Jednak nie. Okej, okay. 300. Kurczę, tak myślałem, żeby kupić ten, słuchajcie, żeby wziąć... jak to się nazywa? Okej, okay, to było dobre. Trochę wyżej. A teraz tak, czy ja szybciej strzelam? Trafiam. Prawda tu przyszła, przecież ja tu mam wojnę. Ja nie mogę, kurwa. Oj, oj, oj. Nie, teraz to za nisko, teraz nie, teraz zdecydowanie za nisko. Patrzcie na to. Nie, no zaczyna mnie to i każdego denerwować. Muszę odpocząć, ręce padły, no zobaczcie, takie... Normalny gracz, co by podszedł tam, zrobił dym, rozwalił wszystkich. Prawie. A może i wszystkich. Wziął device. A ja tak sobie, no, siedzę. Może ja to lubię. Nie wiem, już sam teraz. Poli zaczynam. Słuchajcie, nie żyje, kurwa, nie żyje. Ale wiecie co, on chyba, on, ja nie wiem dlaczego on umarł, na pewno chyba nie dlatego, że ja tak dobrze strzelam oczywiście. On po prostu chyba miał dość, kurwa. On pomyślał, nie, nie, stary, nie, nie, po prostu mam dość, nie. Dobra, naładujmy ją. Dobra, załadujmy, idziemy do przodu. Nie będziemy tu się opierdzielać. Idziemy teraz do przodu. Ręce. Jak to mówią rządzący, wszystkie na pokład, łódka tonie. Ten taki dalmierz. Dalmierz chyba bym musiał. Ta kreska chyba po tym to jest co 100 metrów, co? Tak mi się wydaje. Czy tak rzeczywiście jest? Chciałbym to sprawdzić. To będzie okazja. I kupić to, nie? Czekajcie, jak ten chłop był tutaj, znaczy, że tu nie ma chyba min. Dokładnie, że sztuczna inteligencja wie więcej ode mnie, bo raczej tak. Jest. Uff, dobiłem go. Słuchajcie, dobiłem go, nie? Dobra, siedzimy na dół, bo nie wiem, czy tu można iść. Chyba można, co? To wiecie, o co chodzi. Rozwalić ich z daleka, a potem pójść i device'a poszukać. Device'a. Ta krew to... Nie wiem, ale... Ja tam gdzie zawsze idę. On tu krwawił, ale szedł. Ja mam prawdziwy bohater. A, czyli tutaj można przejść. Ja zawsze tamtą kładką chodziłem, ale widzę, że nie, że tu... Okej, dziękuję panie Skawie. Pan Skaw mi, słuchajcie, pokazał, że tędy też można przejść. Każdego dnia się czegoś uczę w tej grze. No ale są tacy, co mają kilkanaście tysięcy godzin i dalej różnie to bywa. Dlatego gra jest wybitna, pomimo wszystkich swoich mankamentów.
coś jest w ogóle zawsze? Gdzieś coś było, tu na tak. A, okej. Okay. To. Nic. To już jest ten, więc coś tu jest, bo. Kurde, no jak się robi ten taki. O. 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 Szaszka. Nie, no powiem wam tak, żeby to znaleźć. Chodzi do tego. Dobrze, żeby chociaż jakiś pieniądz jakiś był. Słuchajcie, tu ostatnio też sobie tak chowałem się i tak dalej. Nawet z noktowizorem. I partizan. Chyba oni to wymawiają z angielskiego, ten partyzant to brzmi jak sen, jak jakiś ser, nie? Partizan ser. Parmezjan, partizan. U nich to tak samo. Dobra. Chciałbym pójść teraz tak. Chyba w lewo, nie? Słuchajcie. To jest dobry pomysł, żeby na przykład iść w lewo. Stoi. Stoi, kurwa, nikogo się nie boi. Patrzcie. Partizan. Mam. Łogień ciągły, łogień taki. Ale ja się z tym pieprzę, co? Ja wiem. To mój urok. Chyba mu się zeszło, nie? Uważacie, że on chyba zemdlał, prawda? Nagle. To zagrajmy coś. Zagrajmy coś, nie? No, no, no. O, widzę kolesia. Czy on właśnie się schylił, czy on tak po prostu opuścił nas? No by było, jakby nas opuścił. Kurczę, tak, normalnie ślepy jest, no słuchajcie, mam okulary. Coś więcej zobaczę, ale na razie, słuchajcie, idzie zjawiskowo. Dopóki nie przyjdzie parmezan. Partizan. Parmezan. No dobra, to co, idziemy wzdłuż płotu. Tam już dwóch na tamtym dachu leży. Okej. Okay. Jest oczywiście guncy pewnie. Ojejku. Bo jak znam życie. Dobra, czy ja teraz na przykład mogę przejść, przebiec, słuchajcie? Będzie git? Dobra, zobaczmy to. Partizan parmezan. Jeden ten, naprawdę. Jeden, słuchajcie, transmitter. Jest ten sam samochodzik, ale ten raczej nie daje. Tam jeszcze jeden powinien być, nie? Ten. Nie ma go? U dziura.
Cześć, cześć, witam. Widzisz, jak na grzybach, słuchaj, ja po prostu robię tę misję, nie wiem, czy od początku słyszałeś. Znaczy staram się zrobić tę misję na tym tutaj. Te nowe w sumie, tak? Bo to są nowe, nie? Ale kurczę, ta baza to jest dla mnie, wiesz, jakiś koszmar, nie? To jest po prostu dla mnie koszmar. Ale co ciekawe, jak mi się raz na przykład uda wejść i tak dalej, słuchaj, to tak jak z tym samochodem, co tobie pożyczają sobie inni, to jak ja wchodzę, to akurat rogi nie mają tego, nie mają na sobie, słuchaj, tego urządzenia, które potrzebuje do misji, nie? To powoduje, że aha, już zwiał. Już nie żyje. Także same rogi, pół biedy. One jeszcze chciały mieć. Już nie pół biedy. Chęcią mi pomożesz. O, proszę, jak miło. Tylko kurde, i teraz to zupełnie, słuchaj, autentycznie mówię. Ja zauważyłem, że jak gram z kimś, to. Czekaj, gdzie ja tam tego zastrzeliłem? Tutaj, bo. To kurde, ja się tak nie potrafię, słuchaj, skupić, wiesz? Wiesz, o czym mówię? Po prostu ja tutaj gadam, i tak za dużo gadam. I. Chociaż. Podejrzewam, że jeszcze chwila i wiesz. Jak z satysfakcją by, chociaż kurwa, satysfakcja. Że coś się samemu zrobiło, rozumiesz? Ja tutaj zaraz wpadnę. Ja się czaję, ty, a chyba bym mógł iść do przodu, nie? No kurwa, robię taką dziwną sytuację tutaj. Naprawdę. Tu tak miło, spokojnie. A jak na wojnie, przepraszam. A nie, to jest dla dorosłych, jest. No ale to i tak nie znaczy, że musimy przeklinać. Ale zagadałem, słuchaj. A tu wiesz, 15 minut, 20 minut albo czwarty rajd będę próbował, nie? I już nie będę miał takich oporów, żeby przeklinać. Może tak być, nie? Może tak być, że. Aha, i nie miał. No nie ma tego gówna, że tak powiem. Właśnie o tym mówię, no nie? Leży taki wydymaniec. Czekaj, tam jest koleś? O, ja pieprzę. Co on taki, kurwa? Przepraszam, nieruchomy. A to ten mnie zaskoczył. Chyba jest jakiś lag, co? Okej. Idzie, powiem ci, idzie, nie? Idzie. Pierwsze koty za płoty, wiesz. Chociaż jeszcze nic nie zrobiłem, to. Cieszę się jak głupi, a nic nie zrobiłem, nie? Zaraz będzie. Bir, pomóż. A nie lubisz. A, ty nie lubisz grać. A ja nie potrafię grać z kimś. Ale wiesz co? Ale. Znaczy. Może nie trafiłem na taką osobę, z którą mi idzie dobrze, nie? Zawsze z kimś raźniej. Dobra, poczekaj. Zaraz to obgadamy tutaj. Spokojnie. Ale grasz generalnie też w PvE właśnie? To tak widzisz, dla staruchów to jest, znaczy. No, wiesz o co chodzi, nie? Prawdziwy gracz by sobie nie zawracał tym głowy, nie? Chyba. Czy ja się mylę? Co? Jak to jest? Grasz.
A jak grasz, to elegancko. Ale co, bo niektórzy na przykład twierdzą, że grają w PvE, nie? No bo w PvP jest po prostu dużo cheaterów, nie? I rzeczywiście, kurwa, potrafią skutecznie, wiesz... to zniechęcić, nie? A, to są te zwykłe. No. Czy po prostu tak, żeby, nie wiem, odsapnąć przy PvE? No bo... wiesz... dla mnie jest grubo, ale rozumiem, że dla niektórych to takie PvE, to tak wiesz, po prostu... no, lżej być nie mogło, nie? Aha, nie mogę tego otworzyć, zobaczcie. Otwiera się, ale nic nie ma. PvP, aha, jak dostałem dostęp. Wbiłem jakiś... a, rozumiem. No tak, bo jak wbijesz w PvE, to on ten... no to nie ma wipe'u, nie? Że tak powiem tutaj... czekaj, ja go tu zabiłem? Chyba i tak wysoko mam wejść. A trochę peniam, nie? To jest moment. Nie, to nie tu. Ja pieprzę. A. To coś musi być, skoro... o. Co to jest ten dbal? Urządzenie taktyczne. Aha, urządzenie taktyczne. No, dokładnie. Aha. No tak, bo właśnie, no właśnie to jest takie fajne, nie, w sumie, nie? Że po prostu sobie tak pykasz i wiesz, że to będziesz miał, nie? A nie, że pół roku, około pół roku i kończymy imprezę, tak? Bo robimy wipe'a, nie? A z trzeciej strony jest też sporo jednak ludzi, którzy, gdyby nie wipe, to chyba by nie wracali do gry, no nie? Bo niektórzy tutaj może być koleś. Bo niektórzy pokończą wszystko, tak? Zrobią i mówią, dobra, to wywalone, nie? A, to takie widzę są te. Oko. A nie, tu chciałem wejść. Boję się tego parmezańskiego sera, partigiana, kuźwa, jak ja to się śmieję, to z angielskiego tak brzmi, nie? Mam takie misje do zrobienia, wiesz co, ale w sumie. Nie odrzuca się ręki, która proponuje cokolwiek. Ja to doceniam, słuchaj. Więc wydaje mi się, że to pogramy. Na DC. Dobra, spoko. Dobra, luz. 8, 5, 6 to są te gorsze chyba, nie? Łapany jestem, że nie, to są te gorsze. Tylko to jest drugi koleś i drugi nie ma tego, nie? I muszę iść dalej. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę już zejść z tego? Ja pójdę do przodu i dostanę w dupę, nie? Ech, życie, snowa, no. Dobra. Czekajcie, teraz takie... tu cały czas musi być fokus, nie? Bo oni mogą być, tak? Kurde, ja nie do końca znam, wiecie... jak tu się jak oni tu się zachowują? Mam tu jakieś dwie misje. A to misję to mniejsza z tym, dobra. Momencik, czekajcie, 16 minut. Ja w ogóle mam tu wyjście, południowa droga. Nie jest południowa droga, nie? Nie. Pociąg pancerny. Aha, to ja tu nie mam wyjścia nawet. Tak? Przejście, boczny tunel, to w ogóle słuchaj. Południowa to na pewno nie, bo to jest północna, prawda? Aha, czy może być wyjazd, albo pociąg chyba tylko, kurka wodna. Czekajcie, tam jest taki samochód chyba też pancerny, który ja muszę oznaczyć. Dlaczego ja nie... to
Pytanie, słuchajcie, czego nie mówię, bez sensu takie bieganie, nie? Straszny po prostu. Po prostu. Kurde. El Camino Pinchero. Dobra, biegniemy. Też to bez sensu trochę, ale. No! Pyt. Subtask, kurwa, subtask wpadł, ja przerażony, nie? Dziecko. Manie jak dziecko, słuchajcie, ale no. Wiem, że tu może być w środku. Aha, czy muszę przejść? Bo tu chyba wejście jest z drugiej strony, tak? Tymi schodami zewnętrznymi chyba tylko można, tak? Zewnętrznikiem tylko można wejść. Bo teraz czekajcie, bo na przykład ci rogi, to jak on teraz, no właśnie, na dach, a widzisz, muszę wejść na dach, bo tam te dwa rogi, bo na przykład rogi w ogóle gadają, czy nie? Oni chyba tylko, jak jest na przykład tutaj w środku, to co, to on po prostu, ja mu wyjdę i on dopiero da znać, bo te inne PMC, to one tam jeszcze coś, wie, opierniczą cię, odezwą się, nie? A rogi chyba nie, co? To jest chyba taki kuziwa... Właśnie ja zupełnie właśnie tych rogów to tak, wiesz. Ja tu gdzieś mam wejść. To schodami, no, kurwa, zewnętrznikiem, no i właśnie. Te drzwi, do których ja mam wejść. No tu jest tak cicho, że... Boże, ostatnio jak było tak cicho, jak rzucisz granat, to się odezwa. A, czy granatami. I tam tak się zastanawiam, bo ja mam chyba coś tu podrzucić, czy co mam zrobić? Umieść. Okay. Aha, okej. Okay. Widzisz? To twój duch sprawił. Ale to jest pierwsze koty za płotyń. Żeby tego nie zepsuć. Kurka wodna. No to gotowe do ukończenia. No cieszę się jak dziecko, ale to fajnie. Dobra, wszedłbym jeszcze na dach i sprawdził tych co u góry. Jakby mieli to urządzenie, no to byłoby super. Tak się zastanawiam, czy to urządzenie, ja muszę wyjść z rajdu, czy mógłbym... Chować. Robiłeś w ogóle, powiedz mi, robiłeś tą... czyli na zewnątrz, czyli muszę tu... Tutaj mogą być, nie? Ostatnio właśnie mi tutaj stał. What?
Tutaj mi rołk taki jakiś wylas stał był i mnie skończył, nie? Otwierane, ja mówię, ja tu jak... Ważnie? Tu tak ma, tu tak coś chyba? Nic nie mówię. Wiesz co, ja musiałbym, dobra, bo ja musiałbym, to jest zarąbiste, nie? To jest zarąbiste, dobra, muszę, nie, muszę, bo... Kuźwa, no muszę wejść na ten dach, słuchaj, 9 minut, ale dupa. Słabo, nie? Tędy nie wejdę, nie? Prawda jest taka, mój drogi, że... Ale mnie rzuca. No dobra, kuźwa, nie mam czasu na takie gówna. W sensie, że muszę iść. Jezu, jakiś jestem spietrany, no nie, to jest jakiś koszmar, kurka, nie? Kurwa. Nie wiem, czy tu wszystkich zabiłem, wiesz, to jest... I czy ja w ogóle tu kogoś zabiłem, halo? Kuźwa, o, jest ten tam. Ten ma plecak, więc... Wiesz, tak obstawiam, że może no... No miło by było, jakby miał, nie? Kurwa... Przepraszam. Nie ma. No i teraz jest, się robi tak, że ja już nie mam za bardzo czasu. Tam jeszcze jeden powinien leżeć. Leży. Nie ma. Kurczę, obawiam się, słuchaj, no nie, no teraz powinienem to zrobić, kurka wodna, no. Tylko nie wiem jak z czasu. Słabo z czasu. Kurwa, nie ma, nie mam czasu. Nie mam czasu! Aha, nie ma tego. Świetnie. Bym tak to właśnie skwitować, no po prostu... Jest! To gówno. Dobra. Siedem minut i teraz co? Ta ciężarówka, znaczy ciężarówka, Boże. Czy pociąg, słuchaj, ja mam tu nie wiem, jak do pociągu się idzie. Ale nie, pociągu nie ma, skoro... Bo nie słyszę go, prawda? Ja bym słyszał. No i dupa. No i teraz wiesz, i teraz właśnie to jest ten moment, gdzie ja ginę, bo nie wiem, gdzie wyjść. I do bazy wojskowej wyjazd to w prawo, nie? Bo na północ to by było tutaj w lewo, tak? No to słabo to wygląda rzeczywiście. Czemu ja się nie... Dobra, mniejsza z tym. Tego unita ja nie jestem w stanie schować. Będziemy później próbować. I teraz ja bym nie chciał wchodzić już w żadną walkę. Tamtych ludzi też nie chcę ubierać, rozbierać. Znaczy tych rogów u góry, tak? Byłoby miło, gdyby była taksówka. Jak nie będzie taksówki... Uda mi się wyjść, czy... No nie uda mi się chyba, bo tu z czasem ja nie wyrąbię się. Kuźwa, chyba, że... Nie wiem.
Dobra, ale to był chyba skaw. Nie ma, tak? Gdzie? Przepraszam. Nie ma samochodu, tak? Nie ma. Aha, czyli... No nie wierzę w to, naprawdę. Ja tego nie zrobię, ponieważ... Aha, aż tak grubo jest. No to kupać. Zajebiś. Ja nie mogę. No, przez mosty, tylko zobacz, kurczę, ile mi tu zostało czasu, no ja pierniczę, jak nie jedno, to drugie. Ja tak za bardzo, a tu jeszcze mogę wyłapać, nie? Tak za bardzo zachowawczo, wiesz o co chodzi, no zresztą widziałeś sam. Ta niebieska jest do biegania? Ta niebieska? Dawaj mi tą do biegania. Tu górą nie ma co iść, nie? Tu, nie, to bez sensu. A, tą wcześniejszą, co wstrzyknąłem, tak? Ten Zagustin, to jest na krwawienie. Muszę tu przejść, czy mogę iść prosto? Kurwa, tu nie ma jakiś... No dobra, a, nie ma, mogę tędy iść, dobra. No tak teoretycznie to mogłoby się udać, nie? Tylko kurde, no ja mówię, no. Mam takiego pecha, że wiesz o co chodzi, zaraz... Nie żebym chciał, ale... Parmedżan. Kojarzysz. Parmedżan może się pojawić, nie ma... Aha, nie ma mi, czyli tam do góry gdybym poszedł, ale coś by mi to dało w tym biegu? Chyba dałoby mi, nie? Czy... Kurczę, no. Dobra, na tą wioskę to tak... Chociaż ja tu chyba dostałem prawie w pierdziel. Jest szansa, nie? Jest szansa. Nie... Aha, przez wioskę nic mi to nie da. Bo niektórzy tak szeroko idą, tutaj w lewo idą i tam tą wodą gdzieś przechodzi, żeby tu na tą wioskę nie wychodzić przy wyjściu, tak? Kojarzysz, o czym mówię? Ale tamtędy nigdy nie szedłem, powiem szczerze. Ale teraz akurat... Nie wiem, ten celownik pewnie nie jest dobry, nie? Chyba go nikt nie używa. Ja go nie widziałem, żeby ktoś go używał, tego celownika. Który mam nałożony tutaj na broni. Nie, że jestem wyjątkowy, może nie trzeba go używać. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale... Okej. Okay. Mam, wiesz... Widziałeś to? Taki... O, oh, fuck it! Oj! Please, nie, don't shoot. No, to tak słychać, jakby normalnie strzelał ten. Interakcja, tu można wyjść na wybrzeże. O właśnie, takie robiłeś? To by były takie fajne misje do zrobienia, słuchaj. Na przykład, żeby przejść te takie z maratonu, nie? W sensie. Jest. Mamy to. Nie chcę kłamać, słuchajcie, ale wczoraj... Słuchaj, wczoraj... Kurczę, no... 3 godziny z 5, 6 rajdów? Nawet więcej. Próbowałem i co? Ty nie szło. Już byłem tak blisko, to raz przyszedł po prostu pan partyzant i, pff, i mi dowalił, nie? Pięknie teraz poszło. Jejku. Jestem sobą tak zachwycony. Pięknie. Ale to... Nie, ale oni mieli jakiegoś laga, nie? Mieli laga. Dobra, słuchaj. A, to dobra, daj mi się, że tak powiem, przewinąć. I możemy zagrać jakiś ten, nie? Bo... No, bo dlaczego nie? Możemy popróbować, nie?
Autobusem, jeśli jest na shoreline. Tam co pewno przez mosty, Te wyjścia to tak, wiesz, jeszcze pół biedy, ja je gdzieś tam łapię, chociaż dlaczego takie duże te karabiny? Trzeba sprzedać, nie? Ja zauważyłem, że tą broń, którą mają ci rogi, nie? Że ta broń to do niczego się kuźwa nie nadaje, tak? Ona jest... Jest tak po prostu popsuta, że to głowa boli. O, popatrz, nawet w ogóle nie mogę tego sprzedać. Ja pierdzielę. Masakra. Dobra, nie chce mi się robić. Mógłbym ją trochę obrać, ale to też bez sensu. No człowiek tak się zapętla, nie? Bo to jest tak. O kurde, no. Kasa, kasa, kasa. No. Dobra. Paracord, powiedz mi taką jedną rzecz. Na przykład paracord, to wystarczy jeden, bo to nie jest coś, co się zużywa. Ja wiem, że to może głupie pytanie, ale to jest chyba tak jak Reed Label i cała ta broń. Po prostu ją masz i tyle, nie? Czy paracord jest na ileś wejść tylko? Jak to jest? Ja tylko uporządkuję i zaraz tu się będziemy łapać. A, czyli że tak powiem, można go sprzedawać, bo on w dobrej cenie stoi, nie? Cały czas i zawsze. Tak myślałem, może dlatego, że on jest, wiesz, czasowy, choć oczywiście trochę to głupie, bo to jest kawał linki po prostu, dlaczego miałaby się zużywać, ale no, założyłem, że może w mechanice gry tak jest, nie? Bo ludzie muszą tracić te... Chociaż nie, no dobrze, może cały czas nowi grają. Czekaj, bo to... Sprzedaję tylko te syfy. Zaraz odpalę Discorda, bo ja tak normalnie to mam wyłączonego Discorda. Ile? O, trochę granatów. A, no i mamy to przede wszystkim, właśnie. Mamy dwa zadania, słuchaj. Zagłuszacz. Jejku, jejku. A, i... Lico tarkowe. Ja też niektórych kluczy nie mam. Dobra, czekaj. I... To był. A, jeszcze jeden mi został Berdy. Okej. O. Super. No 60 tysięcy jest to powiem ci, że no ładny exp, nie? I plus jakieś tutaj. Aha, jeszcze ten jest. Gitarie. To mnie cieszy, ale pewnie. A, provide cover. A, in the woods. To ja mam teraz zanieść to chyba, tak? O kurka, to tu chyba muszę je zdobyć znowu, tak? Czyli znowu, czyli kolejnego potrzebuję, tak? Tego tu wychodzi to... Provide cover, no. Stash the radar station, spare parts inside the old, in the woods i na shoreline, electric warfare, aha, shoreline też. Czyli znowu muszę to zdobyć, to... Tylko zrzut. Czyli na jedną mapę i tam, gdzie zrzuty są. Musimy, znaczy musimy, bo moglibyśmy... Pójść. Dobra, czekaj jeszcze. Okej. Pocieszy. Dobra. Męcik jeszcze chwilkę.
Dobra, latarnia, ale to niekoniecznie latarnia. Okej, okay, dobra, czekaj. Ale co dostałem po jednej sztuce od... Aha, że to, że nie muszę tego... Co ja bym bez ciebie zrobił? Ty. No pewnie tak jest, jak mówisz. O kurka, ile rzeczy dostałem. Ty. To w ogóle dużo rzeczy, strasznie dużo rzeczy. O kurka. Ty robiłeś to. Okej. Okay. No to słuchaj, to jeżeli... To jest... dobra, moment. Podaj mi chwilę. Ja odpalę tego. No widzisz. Tak powinno być. Daj mi zadanie, daj mi narzędzia do wykonania tego zadania, nie? Dobra, już, czekaj, już. Do tego. Chyba nie mam w ogóle miejsca. Nie wiem, czy masz taki sam w stażu pewnie. Pewnie nie, no ale... Dobra, czekaj. Dobre pytanie, gdzie ja mam... Gadacza, dobra, już włączam. Halo, halo? No, witam, witam. No, cześć. A co to, masz wolne? Co to, takie godzinie przed komputerem? Halo. Ja? No, ja zdalnie pracuję. Skończyłem już. Zdalnie? No to jest piękne. Co to będzie, jak oni to zabiorą, słuchaj, nie? Znaczy, no mi nie zabiorą, bo ja... Nie? Ten... Kosztorysy liczę jakby, więc ciężko... To zawsze można robić zdalnie, więc... O kurczę. Kosztorysantem jestem po prostu. Więc... O! No to powiem ci, kurka. Czyli rozumiem, że matematyka... Chociaż teraz wiadomo, są programy, ale co to... Bo matematyka no, to... To w programie wszystko wklepuje. Programy teraz. No ale wiesz, ale żeby z szkoły skończyć, no to trzeba było jednak gdzieś tam egzaminy, coś tego, nie? No tak, tak, no wiadomo. No, to gratuluję, bo ja to, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, to Królowa matematyka nauk też jest mi, że tak powiem, no. Dobra, słuchaj, bo ty grałeś teraz, ty robiłeś tu jakieś misje? Czy... Nie, nie robiłem żadnych misji. Z tego, co ty robisz, nie miałem rozumiem. Ostatnio ochoty w ogóle grać, ale widziałem w opisie na streamie, jak pokazywałeś questa, no to widziałem opis questa. No i takiego mi tu potrzeba, człowieka. No to słuchaj, dobra. Dobrze, czyli co? No to byśmy, czekaj, czy ja... Ja się dostosuję. Ojej. Dobra, ja, tylko wiesz co? Tylko, dobra, ja muszę mi cię znaleźć, bo ty masz odpaloną grę, masz, nie? Tak, mam, jestem już w tym PV modzie, jak coś. No, dobrze. I co, masz ten sam nick, jak ten tutaj? Nie, inny mam. To poproszę. No, prześlę ci. Musimy się złapać i zaraz będziemy ten. No proszę cię, dobrze, że go przesłały. No bo jakbym ci powiedział, to byś przesłał i w ogóle. Rozumiem. To no nie, no tak, byłoby. Tak. Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo mam takiego kolegę, który też ma taki inny nick. Ja i nick, który mi przypomina powiedzmy jakieś wschodnie klimaty. I to von Haipua, no nie wiem. Von Haipal. Tylko że on, jego małżonka po prostu jest Azjatką, nie? Wiesz. A, no rozumiem. Wiesz o co chodzi. I teraz, no bo u ciebie to powiedz mi, pewnie coś skądś to jest. Prześmiewcze. To jest stricte prześmiewcze ustawione. A, okej. Okay. Kogoś zabije. W sensie, no w tym trybie to wiadomo, nie? No ale na PvP. Jak zabije jakiegoś gracza, rozumiem. To ja przeczyta nikt, żeby się uśmiechnął, że zabił głową Haipałę. Uśmiechnął się. No poprawił sobie humor, że ja pierdzielę znowu. Myślisz, że to... Znowu zginąłem w tej ty, grze. No ale nie dość... Przeczyta nikt, to przynajmniej się...
A ja zaraz zapójdź, dobra, ja to. Bo to wiesz, bo to. Dobra, czekaj. No niech tak będzie, słuchaj. Dobrze, ja powiedz mi tylko, jak chcesz ścić mapę, żebym wiedział, jak się ubrać. Wiesz co, do tego, do. Czekaj. Z tego zadania, nie? Skoro jest to zadanie. Czekaj, tylko żeby teraz je znaleźć. Które to, u kogo to było zadanie? Chyba u tego pana, tak? Czy u narciarza? To zadanie, które dostałem przed chwilą, słuchaj. Kolejne zadanie z tymi właśnie urządzeniami Nie nowymi. wiem, musiałbyś zobaczyć. Właśnie, muszę patrzeć. O, tutaj, proszę cię bardzo. Czyli tu jest Łucy i jest Szorka. No to ja bym Łucy poszedł to jest tutaj. ten taki hangar, tak po środku, pomiędzy wioską a ten. Łucy, tak? No ja bym poszedł tutaj, bo na łucach też coś mam, a na Szorlanie nie mam nic, A, no więc. jest spoko, no to Łucy pójdziemy, dobrze. Ja tylko Ale zaraz jak chcesz tutaj. iść Szorlanie, to możemy iść i ten Szorlanie, nie no. Wolałbym Łucy, Nie, bo mówię, bo na łucach bym se sam przy okazji jeszcze nie, coś nie, no to załatwił. idziemy, oczywiście, że idziemy Łucy. To idziemy Łucy. Jak najbardziej. Tak, idziemy Łucy. Dobra, czekaj, tylko ja to muszę. Weź mi dzisiaj to tak wszystko, Boże, jak ja jestem powolny dzisiaj. A poniedziałek to chyba można, nie? Dobra, to już ci wysyłam. Tu. Kurczę, no tych rzeczy. Okej, tylko czeka po kolei, bo ich tych wszystkich rzeczy nie wezmę. Co na łucy ja mam zanieść? Na łucy do zaniesienia mam. Aha, radar, czyli tą większą rzecz. Ja to mam Spoko. dopiero pierwszego questa, to jest tego questline'u, tego, żeby wejść w ten obszar moździerzy. Bombardowania, no. No, no, no. To jest też ciekawe, bo ja w ten, no ale to w ten obszar, no spokojnie, bo ten obszar, bo na łucach chyba też jest, nie? Też jest. Też jest, prawda? No, dobra, ja biorę ten radar, że tak powiem, ze sobą. I teraz ja mam zawsze coś takiego, właśnie jak zawsze z kimś gram, no to kurde, to w sumie nie mam co się martwić, ten ktoś mnie zaprowadził za rękę, nie? Dobra, gdzie to jest? Tylko czekaj, gdzie to Tylko ja trzeba? nie wiem, gdzie to jest, nie? Wiesz co to jest, jakby to powiedzieć, jak jest zalana wioska, jest ta wioska, czyli od strony tam Jusek Camp, jakby ta strona mapy, nie? No a jak się kwestia I jak potem przechodzisz, słuchaj, jak już ci mówię, jak przechodzisz na tą starą część mapy, tam jest takie zagłębienie. Boże, co ja robię? Tam jest takie zagłębienie, proszę cię bardzo. Provide cover, okej. Zaraz piszę w neta, zobaczę. No, i tam jest pomiędzy, jak gdyby, jak potem się przechodzi na jakbyśmy szli tam potem, nie wiem. A tam w tym kolejnym questie to trzeba tam jakieś takie dwa gówno oddać, jakby. To w tych dropach spada do podniesienia Te je. duże, te radary, tak, to normalnie spada w Tak, nie dropie, to, co tak. ty szukałeś na rogach, tylko Tak, tak, tak. Ten jakby wcześniej. To radar takie jest drobne. starszy spare parts, no? Tak. To. To musisz Aha, tego okej. dropa musisz podnieść i musisz dwa wziąć, nie? Dobra, A to zresztą tam widzisz, że dwa. No. To poczekamy No, ten, spoko, aż spadnie spoko. drop, żeby sobie już se na zaś jakby wyniosłem. Jeszcze tego Rozumiem. questa nie mam, ale już będę miał na Ale zaś będziesz miał. wyliczony. Tak, oczywiście. Jasne. Zaraz zobaczę, gdzie to jest. To jest. Aha, to jest Old Tartak, okej. Tutaj trzeba No, to to jest ten. Aha, to jest zdobywać. tartak. No widzisz, ja się tu wysilam. Stary To jest tartak. stary. O, widzisz, bo nowy. No, stary tartak. Nowy to jest ten duży na środku ze szturmanem, ale A, to daj mi jest spokój z stary tym tartak. szturmanem. To też mam. Pewnie już dawno porobiony ten szturman, nie? Najlepsza jest, że słuchaj, że ja kiedyś trafiłem. Poczuwałem klucz od szturmana. No. Trafiłem szturmana, tylko jego już nie znalazłem, nie? To jest Dobra, możesz parodia, mnie kurwa. zaprosić? Dobra, no to ja wysłałem ci zaproszenie. Aha, dobra, Nie wiem, to okej. czy je tam Nie, masz. ja dostałem. Okej. No dobra, ja mam tylko tego. Ten radar wiadomo gdzie, to bombardowanie to zobaczymy gdzie. A.
To się może nie udać, prawda? No, dokładnie. Co się może nie udać, kurczę? No, parę rzeczy. To, to co, gotowy jesteś? Ja, ready, no. A, okej. Okay. Aha, do lasu. Do lasu. Nie, no to trochę pograłeś tutaj, no 62, nie, dam tam drogę, trochę, jak ja lubię. Nie, wiesz co, jeśli chodzi, nazwijmy to ten wipe, czyli no, co był tam w sierpniu w Tarkowie normalnym, no to no, drugi raz odpalam tą grę. Pograłem no, pod koniec tamtego wipe'u, bo już mi się w tamtym wipe'ie nie chciało grać, bo nie miałem co robić. Ja właśnie na wiem, PvP. No. A ja, widzisz, a ja na przykład z kolei pomyślałem sobie, że jeżeli, bo to jak śmiech, nie, ogarnia, wyjdzie 1-0, to zacznę dopiero grać w PvP, wiesz. No jak już wiesz, jak już, że znowu nie będzie wipe, znowu coś tego, rozumiesz, nie? To takie trochę męczące jest, nie? Jakoś nie, tak, wiesz. Puściłeś? Tak. A co? Nie, no bo mi nie szuka, nie? Ja tobie szukam? No. No widzisz, znaczy? Dopasowywanie mam. Aha, to XD. Ja no stoję ale normalnie w... Poczekaj, to wracam. O dobra, cofnąłeś? Czy a, cofnąłem. A byłeś akurat? Jak, w momencie, gdy cofnąłeś, to coś tutaj mi wystartowało, ale nie wiem, co teraz. A, są jakieś lagi. Zachowało mi na razie całą grę. No to jest BSG, no spokojnie, no czego oczekiwaliśmy, no. Spokojnie. Dobra, czekaj, cofam to, mogę kliknąć, cofnij. Dobra, to daj, no, cof, no, jeszcze raz no, wyjdziemy, no, cofnąłem nie? Jeszcze raz, bo spoko. Coś tu się... No mówiłem, w tamtym mapie pograłem w ten tryb, jak dostałem, bo... No ja też właśnie... Nie wiem, co robić aha, na PvP, aha, bo dobiłem 70 level na PvP i nie miałem questu. O jest, łopań. To straszne są, dobra, ja będę porozmawiać, ale to puszczam, nie? Dobra, to za chwilę będę. No. Teraz wszystko ok.
Dobra, jestem. Halo, halo? No halo, halo. Sorry, no dobra, dobra, jest. Dobra, gdzie ty pobiegłeś? A tu jest. Ciebie czekałem. Dobra, to ty masz coś tam do robienia, nie? Więc zacznijmy. Cześć, Priest. Cześć, witam, witam. No to dobra, to będziemy... Ja muszę wejść tylko w ostrzał, jak będzie ten moździerz strzelał. To aha. Jest to, co muszę zrobić. A ja tego Jimera nie wziąłem, bo potem dostaniesz takie urządzenie, które będzie, wiesz... Wiem, wiesz, bo co ja chodzi. Na PvP no. mam. A, no wszystko w temacie. Na PvE nie mam. Dobra, ja jej nie wziąłem tutaj, no ale to mi nie szkodzi, bo to... Ruch był po lewej, w kierunku tartaku, w lesie. Okej. Okay. Uronimy czasami, ja powiem ci tak, to niby... A ja widzę, no. Minus. Masz go, leży. Tu czasami miałem takie przypadki w lesie, że gdzieś się respiłem, wiesz, i zaraz koło mnie, wiesz, pyk, dorespiał się, nie, i... No, wiem. Są takie przypadki. I nic nie zrobisz, nie? Po prostu nic nie zrobisz, no. Bez szans. Dobra, ty idziesz na tartak, tak? Czy po no, prostu... No, idę zobaczyć, czy jest szturman i... Jasne. I tak jest po drodze na ten, tam, do tego starego tartaku, gdzie możesz ty podkładać te itemy. Okej. Bo w sumie ja do jednego questa, bo szturmana ukatrupiłem, tylko powiedziałem ci, nie znalazłem go, tylko bym klucz, ale to klucz... Ja sobie mógłbym wziąć, jakby był. Ja ci go oddam i sobie weźmiesz tego starsza tam. Bo to tylko ja mam tylko znaleźć klucz, wiesz, znać, nie? Wiesz, ale chodzi? Ty ja ci klucz mógł, jak będziesz szturma, to ja ci klucz oddam, bo ja tylko chcę zabić szturmana, mnie nie interesuje w ogóle ludzkie. Luz. No, mnie też nie bardzo, tylko ten cholerny klucz, nie? Ja mam questa, żeby zabić 20 razy szturmana po prostu. No pff, no ja też go mam. Nawet nie chcę tego mówić. Mogę ci zostawić, jak chcesz sobie. Nie, luz, nie, zabieraj, taki będę. A tam. Poznaj moją dobrą to mnie. Bo cisza jest, nie? Tak. On by chyba tam zrobił puf, nie? No. Dobra. Skaw z lewej gdzieś. Mhm. Na ciebie. Dobrze. Dobrze. Ty, ale są jeszcze tutaj na przykład, nie wiem, czy to są takie questy, nie? Że są niektórzy określeni jako najeźdźcy, nie? Są rogi, ale są też najeźdźcy, tak? Rajderzy inaczej. Rajderzy pojawiają się... Na rezerwie i na labach. No i chyba, że jest jakiś event. Kiedyś był event na customach, też. Aha, bo właśnie na customach ich nie widzę. O, to był event. Okej, okay, czyli muszę, czyli czasowy na... jakby i tam trwa, na rezerwie, wiem, dobra. Czy ileś i po tym czasie się skończy. Dobra, aha, masz rację, tam jak na D2 się wychodzi, nie? Są rajderzy. No, tam jak się włączy na D2, to dobrze, tam masz rację. Okej. No i na labach, jak pójdziesz na laby, no to wszędzie na labach się rezerwuje. Na labach. No ja właśnie, ja labów w ogóle nie znam, wiesz, i powiem szczerze, dlatego, bo że ich nie znam. Nie masz turmana, bo na rezerwie się rezerwują, albo tam właśnie gdzie się prąd włącza na D2. No właśnie, w bunkrach, ewentualnie jak... A, w bunkrach jeszcze, w piwnicy. Co tak głośno. Aha, żeby wyjść na hangara, wyjść to tam. Wtedy się mogą zrespić właśnie tam, gdzie masz to wyjście. Okej. No właśnie, ale co, ale najlepiej szukać w tym bunkrze od razu, powiedz sobie tam... Do ciebie? Do mnie chyba, PMC. Okej. Gdzieś z drugiej strony tartaku mam wrażenie, do mnie strzelą, jakieś MP7 chyba. No coś szybkiego, jakieś SMG, no. Tak było. Nie, jest. Stałem. Jest u góry nad tymi takimi jakby budami pracowniczymi. Ty do mnie wchodzisz? Tak, tak jestem. No. Powiem ci, że jakby tak ktoś ci wszedł na plecki, to... A dobra, przemieszcza się. Idzie tutaj w lewo. Znaczy w prawo, przepraszam. Do ciebie teraz. Na dół idzie. Uważaj. Aha, dobra, dwóch jest. Dobra, bo jeden poszedł na dół. Jeden minus, a jeden poszedł na prawo. Bardziej na twoje prawo poszedł, wiesz? Zbiegał w dół. Rozumiem. No. Dobra, ja sobie zszyję rękę. Gdzieś tam bieg na dół. Ale oni potrafią ich być więcej, potrafi, prawda? Tak. Czyli widzisz, bo ja właśnie tych rogów, to na customach i kurczę, potem chodzę na te customy, nie ma. Nie, a ja tak nie załapałem, że to był po prostu jakiś tak, one tam wtedy na tej stacji były. No i wszystko jasne, no i dobra, i teraz po prostu na rezerwy, bo tam, no właśnie. No. Czyli cofnę się tam, gdzie ten mortar strzela, bo mi zaliczyło tego... A w którym miejscu jest?
chyba tutaj strzela na ten checkpoint, mi się wydaje. Okej. Tam musisz, wiesz co, musisz chwilę pobyć, bo ja zauważyłem, że przebiegł, mój kolega przebiegł przez to, mu nie wpadło, nie? Że był, no. Bo tam potem będziesz miał, że jeszcze 10 musisz ukatrupić w tym... A to już jest, no, wiem. No. Więc ja zaliczę mi to? Musisz trochę tam pobyć, bo to powinno ten... Dobra, zaliczyło. Tak? No właśnie, no. To odbijamy, to ty jesteś, no. Tak, ja no. Odbijamy na tartak. No tartak, aha, no tam muszę zostawić ten... Aha, na ten nowy tartak. No. Dobra, wracamy. Zbierzemy, on tam będzie gdzieś po prawej. A, masz rację. Potem ja pójdę jeszcze, bo mam podłożyć w jednym miejscu. Na tartaku? No, nie na tartaku. Tam jak jest ta flara, co się świeci, co jest wyjście, to tam muszę podłożyć jakieś dwa itemy i stamtąd to odbijemy na tego twojego questa. A wyjście mamy? To nie wiem. Możemy wyjechać na końcu. A jest most wyjazd, no spoko. Nie, oni teraz tak nie zrobili, że IA może ci podpierdzielić ten samochód. Oni coś tam zmieniali, nie? Że... Chyba z tym samochodem... Ale nie, raczej wątpię, żeby samochód... No właśnie, samochód chyba nie, bo to... Bo oni tak mieli to zrobić, że oni tam zaczynają chodzić tego, nie? Lutować, nie? Ty co, na prawo pobiegł, nie wiem, czy ty go ściągnęłeś go, czy on... Nie. Ale ja zauważyłem, że one teraz potrafią też uciec, nie? Nie wiem, czy zauważyłeś. No. W IP mało grałem. No to ja ci powiem, rajd, że bywa czasami tak, że on poszczela, słuchaj. Rozwalisz mu kolegę czy coś i on ucieknie, wiesz? No, autentycznie. Tak, że może być taka, bo ja też taki przyczajony tygrys i się okazało, że... Skąd? Nie wiem. O, jest prawo. Z plecu. No. Tak, prawo, tam stoi na hangarze, nie? No właśnie tam, gdzie idziesz. Tak, minus. Nice. Teraz. Oj, z prawej. Jeszcze jeden przylot. Z prawej teraz masz, nie? Na. Tam jak wóz pancerny stał, nie wiem. No, słyszałem. No, jak ta podjechała pancerka. Oj. Słyszę, skąd strzelę. Zaraz go spróbuję zabić. Stąd co, żeśmy przyszli. Kurwa, jeszcze. Dobra, muszę cofnąć. Bo jeszcze widzę, że skaw tutaj się dobija do nas. Załatwiłeś go. A nie, masz. Ja. Dobra, jest. Ja no. Nie, tutaj był. No w krzaku tutaj, no, tu. No w krzaku gdzieś tu, no. No już go nie ma, okej. Okay. Tam na plecach mamy jeszcze kogoś, nie? To co, olać go. Olać go, tak jak mówisz. Ja, to może tamtego żebym pozbierał. Tam chyba był, tam co z daleka strzelał, to był skaw? Zobaczyłeś go? Kto to był? To PMC było, co tak zabijałeś u góry na tej drodze. To u góry, ale tutaj? Na hangarze? Nie patrzyłeś. To był skaw. Tak? Skarb był. Okej. Okay. To pójdziemy do tego do góry, nie? Ty też tam kogoś ukatrupiłeś. Dobra, skąd jest? Przed sekundą. Skała tu zrobię. Okay. A tu ci powiem, że ja to tutaj gubię. Ja już na przykład nie wiem, gdzie ten koleś jest tutaj. A on gdzieś tu jak skałki był chyba, nie? Mhm. Ciało się mogło na dół zsunąć. Sunąć. No tak, tak. Coś nie widzę go. Ja tak często mam tu kuźdę, wiesz, okulary nie pomagają. Ja pierdzielę, naprawdę. Dobrze, ty poszedłeś, gdzie poszedłeś, powiedz mi? Jestem tutaj na rogu, przy jeziorze, w tym ceglanym budynku, na tartaku. A, rozumiem. Wiem. Jak, z powodzeniem dzisiaj? Była... Z powodzeniem? No, czy karta była? Nie, coś ty. A dlaczego coś ty? No kurde, no przecież to spoko, nie? Ale ona się respisuje normalnie gdzieś tam na stole, czy to... Na stole tylko. A no właśnie, czy nie ma co szukać. Na rogu stołu. Jak nie ma na stole, czy znaczy, ja znajdowałem tą kartę ogólnie. Na PV nie znalazłem akurat, ale... Na PvP to praktycznie 100 wipe znajduje. Rozumiem. Dobra, to ja... Tylko, że teraz te karty są tanie bardzo, bo pozbijali je, dodali te użycia. No tak, bo już tego fira też nie trzeba mieć, nie? No tak. Jak już wyniesiesz w dupce, użycia, to nie musisz... No. To też jest useless. Dobra, nie będziemy... Będę zbierał... Ja nie wiem, zgubiłem go. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś tam leży, niech leży. Aha, tylko jeszcze na...
Tartak. Ale to dobra, spoko. Co, idziesz to na ten? Tam, no. Ja idę robić na meda idziesz? Na meda. No, a, w prawo tam idziesz. Dobra, tam z przodu coś biega, nie? Widzisz? Z przodu coś biegło. No, nie wiem, czy to... Wiem, o co chodzi. Na wyjściu tam, no. Ten drobleć. Dobrze. O właśnie, no. Przyjrzeć, gdzie spadnie. Pod tobą jest. No, to ja. Jeszcze jeden z lewej, chyba coś biegło. Wiem. U ciebie? No, to jest, spoko. Gdzie ten drop leci? Okej, leci chyba na checkpoint, tam gdzie te mortary waliły. Dobra, rozumiem, że ty idziesz tam. O. Jeszcze jeden skaw gdzieś w kształcie. Skaw chyba, nie? To ja idę sobie to podłożyć, a ty sobie w tym czasie, nie wiem, zlutuj tego meta może. No, leć. Spoko. Nie będziesz tam bieg za mną, bo tam nic nie ma po prostu. Wiesz, to sobie podłożę i wrócę do ciebie na medę. Rozumiem. Spoko. Na medzie masz jeszcze jednego skawa gdzieś w obrębie. No tak, właśnie gdzieś słyszałem, że coś gdzieś coś. Dar się, coś mu się nie podoba. A, już wiem. Worek zabiłem dwa razy. Ja pierdzielę. Nad wyraz męczący był. Dobra, znoszuję pierwszy ten item. Oko. Ja jestem w środku, nie? Na medzie. Tego jeszcze nie miałem, tego questa chyba. No. Co ja robię? Tak. To jest z tego maratonu, z tych tranzytów, czy tam jak się tam... A, z tranzytów. Okej. To się kiedyś nazywało maraton, ale ostatnio był jakiś ten patch i tam pozmieniali, teraz się to nie nazywa maraton, tylko tranzyt chyba. Jeszcze podkładasz, tak? Już skończyłem, będę wracał do ciebie. Ktoś tu łazi, wiesz, dlatego pytam. To nie ja. To ci łazi skąd? Ja jestem jeszcze jakby... No, te maratony też. No nie, on tu się nazywa jako maraton, nie? Chyba jako quest maraton. Kiedyś się tak nazywała, teraz jak była ta aktualizacja, to zmienili już jakoś to inaczej. Co ty mówisz? Tak? Ale ja mam raz, dwa, mam trzy te maratony. Kurwa, skaw zaraz zabiję. Dobra, przeżyłem. Ale jakiś skaw wściekły się trafił na mnie. No widzisz. To może maraton się to nazywa, nie wiem. Nieważne. Jezu, trzeci raz się będę szył w tym rajdzie, no... Fajnie. Podchodzę do ciebie. A tu mi jeszcze coś ładzi, tu uważaj, bo ja tak, to... ja tu chodzę i szukam. Coś mi tu po krzakach, więc tu... To nie ja na pewno. Rozumiem, ja rozumiem. Tak, ja wiem, dlatego mówię ci, że... Ktoś tu suki szuka. No gdzie ty? No gdzie ty? Zaraz kolega przyjdzie cię wyjaśni, czekaj, kurwa. Ja już mówił, gdzie ty, o. Chyba minus. Chyba już cię wyjaśnił. Nie wiem, idę potem... Jest jeszcze ktoś, uważaj, bo... To mówię. Ja idę potem zrzut, co tam spadł, rozumiem. I do ciebie wrócę. Tylko, no bo że... nie mamy tam wyjścia, nie będziemy się potem wracać od ciebie, wiesz, co mi. Ale wiesz, ja rozumiem, ale spokojnie, to czekaj, bo wiesz co, to... Dobra, pójdziemy, to co ja będę... Poczekaj sobie w tym, ja... Mówisz? Walne, dobra. Wszystko szybko pobiegnę. Jak uważasz? Okej. Mam nadzieję, że znaje ten zrzut. On spadał gdzieś tam na tą granicę, na tego checkpointa, nie? Tam, bo gdzieś tam na środku tego pola może leżeć, nie? Tak dla przypału, wiesz o co chodzi. No dlatego chcę powiedzieć teraz, póki się jeszcze ta czerwona para na nim świeci. Tak. Potem jak znaleźć. Gaśnie, to będzie ciężko znaleźć. To prawda. Może być taka sytuacja, no.
No, może partyzan. Ten partyzan to jest wkurzający koleś, nie? Ja go spotkałem raz na PvP. A mnie trzy razy tutaj na PvP, wiesz, cisza, spokój. Człowiek sobie swoje robi, naraz wiesz, koleś... Bo on się pojawia znikąd, tak? On jest tak cichy, wiesz, że naraz pyk. No ja wiem, no. No, wiesz i... Jak biegła i nie ma kroków. No. I tak sobie pięknie tu kiedyś lutowałem właśnie, też właśnie tutaj na tym, na medzie. Tylko nie wiem skąd. A ten drop to też tak spadł, że na środku pola. No słuchaj, no bo... No tu wiesz, to ja powiedziałem bez kozery, że pewnie gdzieś na środku spadł, nie? Bo to tak wiesz. Skaw jest. Podeszłem sobie do tego dropa, żeby... No. Żeby ten, żeby... To skaw go chciał pozbierać? Otworzyć i skaw zaczął. Oj. Kurwa. Coś mi w plecy tu jedzie. To było, halo. Skawa mam, ale to jeszcze innego, nie tego co strzelam. Ile trzeba tych... Dwa. Chyba są cztery, nie? W tym jak ten, a... Tak, cztery. No, dwa. Więcej nawet niż cztery. Tak? O, proszę bardzo, dwa. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest łącznie. Dobra, wziąłem dwa i biegnę do ciebie. Luz. O kuźwa, ile to mi jest? Czterech albo pięciu jest. No to jest niesamowite po prostu. Z kawy? No myślę, że tak, tylko tak dziwnie zagrowały się tam. Po siebie stoją, wiesz, na skalę. Nie, to gracze tak zwani są. Dobra, wszystko jasne. Znaczy, może nie jasne wszystko, ale... Dobrze? A, strzelam tylko z kawa i dostaję dwa headshoty i idzie dalej. Sirtujący. No są znakomite, powiem. O, dziękuję bardzo. Rozkułę. Albo jak przekręciłem to przed... Ty, no, trzech tych sztucznych PMC-ków mnie tu próbuje dojechać. Ja pierdolę, o co tu chodzi? Minus. Jeszcze jeden został. Jeszcze jeden. Nie wiem, gdzie on poszedł. Chował się. Dobra, jakby co, to gdzieś tu w okolicy jest jeszcze jeden taki. PMC. Tak. Ale on jest chyba na zewnątrz. Teraz. Tamtych dwóch bym może zebrał. Znaczy zebrał. W sumie to tylko ich zbieram, bo mają te, nie? Te doktarie to może tam wymieniać na jakieś boksy, nie? Według terapistki, prawda? Mhm, tak. O, to warto je po prostu wziąć z tej przyczyny. No nie, było dwóch i co? Znaczy trzech i jeden zwiał. Dobiegam do siebie, zaraz będę wchodził na dobrze, okej. Główną bramą walisz? Od strony tej siatki maskującej będę wychodził. Aha, tu uważaj, bo on tam może być, bo on chyba tak robił, bokiem tam robił. Wchodzę na teren. Słyszę cię, biegniesz, tak? Tak, no. No i super. Dobra, strzyż tę rękę, po raz kolejny. I możemy iść tego twojego questa, nie? Okej. Okay. I do wyjścia. No kurde, gdzieś na prawo jest? Dobra, czekaj, tamtych dwóch to ja bym dotknął. Zbieraj. Ale to momencik, czekaj. Muszę znaleźć jakieś siedzenie. No, tu jakaś skrzynka. Jest. Ja, ten, jak chcesz, to ja tu mam, nie wiem, iskrę mam. Ja dam radę, znajdę coś. No, ja tu wszystkiego nie przeglądałem, więc jak najbardziej. O kurde. Jak na grzybach. Nie, no jest gdzieś tu, no jak...
tam jazdy. Jest. Nie no. To jest chyba... To jest chyba to, o czym mówiłem. Hop, wziął i zwiał, ty. Chyba, że gdzieś... Nie wiem. Chyba, że manerw oskrzydlający tu cały czas robi, słuchaj. Turka. Ale nie wiem, jak ty uważasz, ale po mojemu to powiem ci, że oni, ci Ruscy, to tutaj zrobili kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o ten, o te boty, nie? Bo one przynajmniej... Teraz są już trochę lepsze, na samym początku. No nie, no tak, i to wtedy to były takie drewniane, stałe jak mocno. Te kołki głupie. No właśnie, teraz mam wrażenie, że oni naprawdę... One potrafią zaskoczyć, no bynajmniej mnie, prawda? Dobra, czekaj, ja tam pójdę na te skałki po lewej. Nie wiem, gdzie ten trzeci jest, a to... Dobra, no. Dobrze, to ja sobie... Nie wiem, trzeci ich porzucił. Dobra, to głupio nie wyszło. Zginął, nie? Szukając. No właśnie mówię, żeby to głupio nie wyszło, bo to takie czasami szukanie jest, nie? Nie, to w ogóle jest skaw. Co mi się popierdzielił? Aha, bo oni czasami mają te skawy, mają trójki na głowach, nie? No, te zielone. No. I tu mnie popięci. Dobra, to wszystko jest okej. Okay. Ale jest cukier, więc opłacało się. Jest cukier, także gitara, nie? Dobra, to co? To ja muszę tylko... Idziemy, nie? Tak, już do ciebie wracam. Dobra, jak tu się wchodzi zewnętrznikiem? Ja biegnę tak naokoło, nie wiem, słyszysz pewnie. Słyszę, No. No dobra, wchodzę tutaj. Już nawet nie boczkiem. Nie, a, ty już jesteś, gdzie jesteś? Już poszedłeś? Wyszedłeś. Dobra. Oko, tu do góry? O, widzę. Dobra, znalazłem go. Okej. Okay. Miałem taki właśnie, to jest ta chwila, gdzie myślałem, że to jesteś ty, nie? Jak właśnie z kimś się gra, to czasami... Zresztą masz ten plecak i to jest dobra rzecz, bo... rozpoznawalny. Zajdzie mi ten Declaration. Hmm. Jakąś misję robisz, żeby, że ten? Nie, to nie, tylko po prostu taka... miałem zero wody. No. I wypiłem, mam 30, a dalej mam efekt Declaration. Aha, dalej ten jest, okej. Bo to z opóźnieniem schodzi ten efekt. Ale chyba teraz, bo ty też, bo ty na tym poziomie to już nie masz to, że ci hapsa kradnie, nie? Nie, no. Ale... Bo to jak hapsa kradnie i tak dalej, to wtedy na początku to kurde, ne. Mol. Nie, to podobno, bo to się chyba po prostu ten stan utrzymuje tam przez jakiś czas jeszcze. No ale to jest właśnie... Rozumiem. A woda po prostu, czy co tam napiłeś, się musi spłynąć na samo dno, żeby twój organizm, że tak powiem, poczuł. No. To te maratony to na zasadzie przechodzenia pomiędzy lokacjami, tak? To o tym rozmawiamy. Tak.
No i tam ten budynek. Co jest? Tak, przed nami, no. Mhm. Krzak z drugiej strony budynku. Ty, a gdzie ja to mam niby? Nie ten budynek to jest. No właśnie, to ten kolejny tam jest, dobra, wiem. No tak. Psika spotkałem, zabiłem. No widzę, wiżu wroga, ale wróg też wiżu ciebie, no. Takie to wiżu się zrobiło, dobra. Dobrze, co, ja idę w tamtą stronę. Ten drugi budynek. A pod tym jest, tak? No zabiłem. Tak? Tak. Leżą no, na ziemi. No. A, to chyba tutaj, jak świecę latarką. Tak przynajmniej tak? Wyglądało to na necie. Tutaj. Mhm, masz rację. Muszę trochę przytrzymać. Dobra, to co? Idziemy dopakować się na wioskę? No, może tak, nie? Ja w ogóle nie jestem pełny, bo mam dwa itemy, no ale... No tak, mam no te, tak. Wiesz, z tego dropa, nie? Ale możemy iść na wioskę. Tylko PMC-ka sobie do ptaka wezmę z niego. No dobra, to możemy iść na wioskę i ty się tam dopakujesz. A... No. Z pożywką. A ja poczekam, bo ja jestem pełen. Musiałbym jakiś tam już z pesaka wywalać, żeby... No tak. Oj. W krzaku stoi, tylko no... Właśnie strzela niecelnie, szczęśliwie. Podszedłeś tam do niego? Podszedłeś, widzę, tak? Podchodzę. Okej. Nie wiem, gdzie on jest. Aż tu krzak. Minus. Kavix? Tak. Jeszcze jeden. Nie, to oni się nie poddają tak szybko. Umrę zaraz, bo nie mam staminy. Nie oddam mi się stamina, napierdziela do mnie. Nie mam gdzie się schodzić. Dobra, to na mnie będzie teraz zagrywany. Pali się? W głowę, ale mi kask odbił. Dobry hełm to podstawa. Gdzie on strzelał konkretnie? Tu gdzieś schował nie się. Nie mam dlatego pojęcia. Aj! Już wiem. Okej. Okay. No właśnie. Nie, ale... Nie, bo nie mogę go zlokalizować. Dobra, no rzucę. W krzaku gdzieś schodzi. No, właśnie o to chodzi. Dlatego nie chciałem tego lutować, bo... Masz rację. A tam. Tu się czymś zajął. A dobra, tak blisko są. Dobra, widzę, dobra. Na blisko już tu potrzebujesz. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest jeden. Jeden minus. A, widziałem. Co ja jestem taki ciężki? A dobra, bo to... No gin, no mówię ci, gin. Chyba jak ja oszczędny jestem. Pojedynczym tym, a co? Ja idę już w kierunku auta, jak coś. Tak, ja też idę. Ja jestem pewien. Rozumiem. Ja też tu środkiem idę w sumie, więc... ty jakoś bokiem idziesz, bo nie widzę cię. Tak, dobra. Bokiem jestem. Okay. Oj chuj, zmresa chyba. To znowu na kogoś wyszedłeś? Na mnie, tylko... Czego? Tu coś koło mnie też lata, dlaczego? Idę na środek wioski. Oko. No ja, to ty tam jesteś krzaki teraz, tak? Tak, ja. Dobra, rozumiem, okej. Okay. Dobra, tam
gdzieś spod samochodu, gdzieś, nie wiem, znaczy spod samochodu, no. Bo bez sensu tu szliśmy, można było wyjść tam tym ekstraktem, no. Ale jest to, damy radę, nie? Czekaj, to mój pomysł jest na samochód? Mój. Tak, tylko chciałem zapytać. Mój. Ja się przyznam, że mój. Ale... Nie, no tak wiesz, no spokojnie, nie? Jest, nawet... Nie, sądziłem, że to takie ciężkie te itemy są, nie? Bo ja... A, okej, okay, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. No tak, tak. Ja mam 70 kilo na sobie aktualnie i nie jestem w stanie biegać. Okej. Okay. Czekaj, zaraz mam pójdę. Te itemy są takie ciężkie. Tak, 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 rozumiem. Ciężkie. Dobra, gdzie jest strzelane? Biegnę na to auto. Ja strzeliłem do skawa na środku. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Biegnę na auto i czekam. Dobrze, już... Pamiętaj, że auto wyjeżdża minutę, więc... Wiem, wiem, możesz już ten, już możesz włączać. Bo tam chyba minutę się ten, nie? No minutę, ale ja nie wiem, czy w minutę dobiegniesz. No dobiegnij. Ja jestem leciutki jak piórko. No dobrze. No. To wtedy podejdę i płacę. No to już, ja już biegnę. Biegnę środkiem. Biegnę mój, środkiem, nie wiem, czy na to bym sobie pozwolił na PVP, ale... To było? Mówię, że mój to był pomysł z tym autem, ale nie sądziłem, że te itemy są takie ciężkie. Rozumiem. No, dwie duże skrzynie w sumie, nie? No, okej, okay, okej, okay, spoko. No i dobra. Teraz z kolei znowu ostrzał Mortala i trzeba nam jakichś skawiksów. Nie wiem, czy tu, nie wiem na jakiej mapie. Ja to na rezerwach robiłem, bo tam jest od cholerik, nie? Bo tam, wiesz, jak tam bombardują te jakieś tam koszary czy coś, to tam jest masę tych skawów, nie? Tutaj w budynkach wtedy, jak bombardują budynki, na spokojnie to można zrobić, nie? Nie na otwartym terenie. No kuźwa, nie wierzę w to. O, przechodzą sami siebie ci panowie z BSG. No. Wiesz, jak hedy zaczną strzelać, to ci powiem. To już będzie grubo. No ja od skawa dostałem właśnie heada. No nie, no to... A kto nie dostał? A dziś, teraz. No, no, no. Teraz, w tym razie. Dobrze, że oni czasami mają gorszą amunicję, prawda? Mhm. No. Bo inaczej nie byłoby tak łatwo. A, w szóstce... A, no spoko. Dobrze. Dobra, to schowane. Dobra, tamtego doktaga nie zebrałem na tym, ale to znalazłem w chałupie, wiesz? Chłopa. Słucham? Mówię, tamtego doktaga nie zebrałem na tartaku, ale znalazłem w tej, szukając jedzenia tutaj, jak byliśmy. To leżał jakiś, to wziąłem doktaga, także wyszedłem na zero, jest dobrze z doktagami. Jakby od skawów zginął, czy... Hec. Dobrze, wyładować to, odnieść tego questa. Dobrze, to jaka teraz mapa? No właśnie, bo powiedz mi co, bo ty teraz, co byś potrzebował zrobić? Powiedz mi. Ja? No. Chcę zagrać rajd. No okej, okay, spoko, ale nawet z tymi skrzynkami to co nam ci teraz wyskoczyło? Chyba tych 10 w strefie, no, tak? Dobrze mówię? No tak, tak, tak. Okej. Okay. Może poczekaj, momencik. Dobrze, to zaraz zobaczę, czy ja coś, no pewnie mam tutaj na rezerwie, ale nie mam to. Bo ja na pewno mam na szorce, nie? Oddać ten drugi...
No to urządzenie drugie, prawda? No to może mniej środka iść. A na szorce, a nie, na szorce też jest bombardowanie, nie? Też. Też jest, prawda? Okej, to, no to tylko czekaj, muszę go wziąć i go nie stracić. Muszę go wziąć i nie stracić. Miło by było. Ja go mogę w ogóle schować do... A nie, mogę go schować. No dobra. Dobra, myślę, że będzie łatwiej, ale nie będzie łatwiej. Tylko czekaj, gdzie go mam na szorce schować? No nie wiem, musisz sobie zobaczyć. Już, tak. A coś mi się wydaje, że na... tak. Na Water Station. No czyli tak w sumie, po środku, nie? Dobra. Widzę właśnie. Water, no. Okej. Okay. Czekaj, to przy okazji. Zrobię od razu. I nie tylko klucz. Dobra, nie wiem, czy tu trzeba wychodzić, czy już nie, ale okej. Okay. No co, no chyba jest okej, okay, nie? Gotowy jesteś? No, napiję się tylko. Spoko. Dobra, to mam. Ja muszę chyba tylko z kawy zabijać teraz w tym kłeście. Tak. W tym miejscu, gdzie bombardowanie, nie w tym, w tych okolicach, tak? Nie, to sama pa się zlicza. Tak? Aha, sama pan. W ogóle nie mam o czym mówić, to nie powinno być. Dobra, na ten water muszę trafić. Czasem przypadkiem. Mam coś tu. Więc kawał w wiosce. Dobra, ja ready. Tu, miło by było to podłożyć. Wybrzeże, tak? Wybrzeże. Dobrze. Okay. A czy to jeszcze wyjść trzeba, czy nie? A słuchaj, a powiedz mi, a kultystów to co, też na szorkę, gdzie, bo to chyba nie ma znaczenia, nie, bo nie ma chyba mapy, gdzie oni częściej występują, czy tak dalej, nie? Znaczy, no oni występują tylko na czterech mapach, to jest Shoreline, Customs, Woods i... I po prostu w nocy trzeba iść. Na faktory mają najmniejszy spawn, największy mają, zdaje się, na customach, albo na Shoreline, już nie, zaraz ci nawet powiem. Bo na szorce to wiem, że to na pewno na... A ty też, na nie? Resorcie. Albo na pierze, albo na resorcie, nie? Na pierze. No, na resorcie najbardziej. A na customach? Na resorcie, na customach są na twierdzy, te na tym szkielecie, na środku mapy. No. Na spokojnie. A co potrzebujesz kultystów? Priesta zabić? Wiesz co, kurczę, 12 muszę. A to noże. Coś tam jest, tak, żeby zbierać, no. Jak masz ten, jak masz wybudowany, a nie, zresztą głupio gadam, ty masz ten. Unheard Edition, to nie, masz to na start wybudowany ten krąg dla kultystów w hideoucie. Tak. Jak wsadzisz tam 5 figurek kultysty, które możesz kupić na rynku, no. Dostajesz jeden nóż. I on jest, aha, i normalnie jest jako tak? Znaczy on nie musi teraz mieć tego fira. Aha, i mogę mieć do tego questa wtedy, tak? Tak, no. W sensie, rozumiem. Kultyści ci przynoszą wszystko Finrite. Oho. Pięć tych figurek, rozumiem. Jeden mogę je kupić. Czyli potrzebujesz. Potrzebujesz 60 figurek, dobrze liczę? Ojej! Ty, no to. 5 figurek, jedna. Ja pierniczę, to trochę dużo, nie? No ale. ale wiem, no tak, ale można to mieć pecha. Łatwiej niż kultystów. Zgadza się. Bo oni nie zawsze są, i tu jest ten problem, no. Kultyści mają najmniejsze spawny. No właśnie, tak jak mówisz. A ja jeszcze miałem taki przypadek, słuchaj, że było dwóch, miałem dwa noże, słuchaj, jakiś crash był gry, nie? Po mojej stronie, nie wiem. I słuchaj, po prostu, wiesz, zblokowało
odpaliło mi i tak bym w ogóle na rajd w ogóle nie poszedł, nie? Wiem. Miałeś ubrane w to wszystko, co... Wszystko miałem tak, jakby w ogóle tego rajdu nie było, nie? No, wiem. Trochę mnie to zdenerwowało, no bo akurat kultyści byli, więc... Tak trochę no, słabo, nie? Ciężko zabić. Da się zabić, ale jest ciężko. Tak. Teraz jeszcze jak pozmieniali im trochę tego respa, to chyba w sumie najłatwiej na shortline aktualnie, jak się na resorcie. Na shortce, nie? Właśnie. Ale tylko jak są na resorcie, bo jak będą na Path to Lighthouse, to nie da się. Bo na otwartym terenie słabiej, nie? Bo tu wiadomo, że na tym resorcie przynajmniej jest gdzie się gdzieś tam skryć, nie? Coś... No na resorcie to robisz tak, że ten. Zabijasz jednego i chowasz się w pokoju i oni czekasz, potem cię puszują. No właśnie. A na otwartym terenie, na nocnym radzie, gdzie gorzej widać, nawet tak masz najlepsze nokto, to i tak gorzej widać. A oni mają takiego aimbota, że... Dokładnie. Bo oni nawet w tym, nie? Bo oni nawet nie widać ich nawet w termo, nie? Bo oni w termo nie świecą się tak, jak powinni, że tak powiem, jako żywi. No nie, no bo oni są na strzykawce. No. Widać ich, jak... Tak, ale słabiej, nie? Widać ich. Jak się dobrze przyjrzysz na termo, to widać jakby ich ubrania. Ale one są ciemne, tak. Dobrze, no. Dobra, ja ten water... A, to dobrze, jesteśmy w tym. Blisko jesteśmy tego. Dobra. Żeby tych trzech wariatów tu nie było, bo oni też tu często są, nie? Knight z ekipą. A chodzi ci o tego, o gunsy? Gunsy, no. Zabijemy, gunsy to są łatwe do zrobić. Znaczy, bo oni też szturmują, prawda? Tak. Bo oni też szturmują, no. Gorzej na otwartym terenie z tym birdem, kurde, który jest na snajper, na daleko jest, nie? No. Zobaczymy, czy są gunsy, czy nie. Tak, na ogół z kuli na daleko strzela, nie? Na dzień dobry. No dlatego chcę podejść tutaj pod tą antenę. No właśnie widzę. Idzie się wystawić po prostu. Na strzał, jak zacznie strzelać, to się schowam za skał. No i wystarczy czekać, nie? Bo oni szturmują, nie? Znaczy tu chyba na kule nie spuszują, nie wiem w sumie nawet jak to działa. A może spuszują? Ty, no mi aż na to nowe miejsce tam przyszli. A, no to... Tam wiesz, na tą nową lokację, no wiadomo. Co, poszedłeś dalej, pobiegłeś, tak? No, to zbiegam. No rozumiem, słyszę jak skacze. No. A co, w stronę kuli? No tak, w sumie tak. Przecież. Na kuli masz podłoże przy sztynitem. Na kuli, nie, na water station. To chyba tam dalej jest, nie? Nie, tutaj. A nie, masz rację, dobrze. Bo tamto to jest jakaś przepompownia chyba, co? No, elektrownia. Wiesz, elektrownia, wróć. Elektro, masz rację. No więc. Bym się pogubił. Dobrze, że jesteś. No. Zgadza się, tam jest elektrownia. Oczywiście. Nie, no dobrze. Dobrze? A, to jest tu, okej, dobra. Ale co? Sprawdzasz coś? Nie, sprawdzałem, gdzie to musisz dokładnie podłożyć. Chyba po tych schodach na kulę muszę wejść do góry, tak? Tak. Coś kojarzę, że... Oj, oj. To ty? To ty, tak? Ja, no. Przecież tu nie ma innych graczy na mapie. No nie, tylko właśnie wiesz, kuźwa, to jest takie przyzwyczajenie, rozumiesz? No wiem, jak grasz solo, no to... Kurka, i naraz, no. Mówię, co tu się dzieje? Dobra, jesteś, ja już jestem na terenie. Jesteś w środku, dobra, spoko. Zabezpieczyłem teren. Dobra, perymetr czysty, to ja na białym koniu mogę wjechać, okej. Okay. I co, i na górę muszę biec, nie? Tej kuli. Tak? No, tak, nie? Do takiej budki. No tak. W połowie wysokości mieliśmy takie drzwiczki, taką budkę, co się drzwiczki otwiera i tam w tę budkę i... Dobrze. Ciekawe, czy tu trzeba wyjść, czy nie, tego nie wiem, zaraz się okaże. Dobra. I tam do tej budki i tam w tej tak budce jest. Wrogu. Dobra, trzymam. 30 sekund, 25. Właściwie to jak ja mam miejsce w pouchu, do czego ja sobie tego do pouchu nie włożę?
A powiedz mi, a długo czekałeś na, żeby dostać ten, tego PVE? Oni to wprowadzili, kiedy oni to wprowadzili w tamtym IP-ie? To było w styczniu chyba, czy tak? Kurde, czy w lutym, no właśnie... dali tą edycję? No, jakoś chyba na początku gdzieś roku, tak, coś, no dokładnie w nie powiem ci. Potem była ta wielka afera, że tak oszukali. Tak, graczy, tak. No bo ja EOD-a też miałem, nie? Bo ja EOD-a też miałem, wiesz. I tak, że to miało być za darmo, a to on mówi, że to nie dodatek, no ja wiadomo o co chodzi, nie? I był ten bojkot, i potem Nikita posypał głowę popiołem i powiedział, tak, że ci, co mają EOD-a, też to dostaną, tylko po prostu kolejka będzie, no to. Powiedzmy, że ta afera była na przełomie stycznia i lutego, no to ja dostałem w kwietniu. A. Mając ale w sumie. Bo zbierasz tu tych, nie wiem, sprawdzasz sobie tych? Już sprawdziłem. Aha, okej. Okay. Ale mi, mówię, nie zależało na, specjalnie, żeby to dostać. Rozumiem. Bo... Nie, to wiesz, no, to w ogóle taka... Dostałem, to wiadomo, odpaliłem i ten, oczywiście. I tam trochę, no i dobiłem ten level. Dla mnie to w ogóle taka była, znaczy, jakby to powiedzieć, no niektórzy tacy żałośni byli z tych tak zwanych streamerów, kuźwa, co... To grają w to cały czas, nie, że ojej, tutaj go nie gramy, bojkot, potem, a potem najbardziej mnie rozśmieszyło, jak był ten, miał być ten killer tego Tarkowa, czyli Grayson, nie? No, Grayson. A jeszcze wcześniej był Grayson, tak, bo jeszcze wcześniej był Grayson, tak, tak. Który okazał się być, jaki był, znaczy coś tam cały czas robią w nim, bo ja też no, to Grayson, kupiłem. Coś tam. Ja nie kupiłem ogólnie, ale się tym interesuję. Ponoć teraz mają wprowadzić nocne operacje. Nocne, no, pory dnia i tak dalej. No coś tam mają. Oni dalej, bo tam długa lista była tego, że będą wspierać i rozwijać tę grę, prawda? Ale dobrze, sobie tam powoli rozwijać. Ale wiesz, ja pamiętam te takie te, nie? Killer Tarkowa. No ale kurczę, no nie ma czegoś takiego. No Tarkow jednak jest niepowtarzalną dalej grą, prawda? Bo arena, ten Breakout... Infinity, tak? Bo to chyba... No, no to powiem ci, że to też nie jest taka gra, prawda? To też nie jest taka gra, nie? Ciężko jest ogólnie w tym momencie, nazwijmy to, zawiść Tarkowa. Ciężko, z tego względu, że ta gra jest długo na rynku i ma już dużo rozbudowane, nie? Bo prawda jest taka, że Grayzona do... czy nawet Arena Breakout, Infinity, do... Tarkowa, w momencie, gdy Tarkow wychodził, miał alfę, te 8 lat temu, to... No to Chińczycy to lepiej zrobili, to na pewno. No to nawet i ten Grayson, aż to też jest chiński, też jest lepszy, nie? No ma więcej mechanik, jest rozbudowany, przecież no tak. Tarkow jak wychodził 8 lat temu, czy tam 9, już nie pamiętam, jak miał alfę, no to przecież w tej grze, no, była jedna mapa, czy tam dwie, faktorka i trochę customów. No to i co, i ile... Praktycznie, no, i customy jeszcze były dużo mniejsze, nie takie jak teraz. Tak, tak. Faktorka była mniejsza, ile było dużo mniej broni. No, faktorkę ogóle... znowu gdzieś zmienili, prawda? Tak, no, więc to też nie można porównywać aktualnego Tarkowa do Grayzona. Zgadza się, tylko wiesz, no tylko też można powiedzieć, że jednak, że Tarkow... inaczej, Grayzon, Infinity, ten... No to oj! To co się stało? Ale ty, a jacy szybcy, jacy żywotni, psia krew. Czekaj, zobaczę, tutaj mam ten kluczyk tam na górę. No wiem, no ale aha, bo chciałem powiedzieć, że wiesz, że oni mieli, mieli już Tarkowa, z którego mogli dużo po prostu, wiesz, a nie wziąłem kluczyka, dobra, którego już mogli naśladować, wiesz o co mi chodzi, jak gdyby już są otwarte drzwi, nie? Jeżeli chodzi o tą grę, nie? Bo Tarkow no to tworzył coś na początku sam, tak? Natomiast tutaj no mają już pomoc, nie? To też jest troszkę inaczej. Dobra, gdzie pobiegłeś? W budynku jestem tym, w którym... A jesteś tu, dobrze, spoko. Na parterze. W razie chcemy iść, masz tu jakiegoś questa jeszcze? Wiesz co, no zaczekaj, zobaczę. Zobacz, ja mam klucze na szorben, bo wziąłem ze sobą, więc... Będę się mógł otworzyć. Rozumiem, masz brzeże. A, sanitara mam tylko na ale brzeże. Zabić, czy... Questa, że możesz zabić sanitara? Tak. No bo sadysta. Czekaj, bo coś tu się... Mam jakiegoś szalonego skawa, nie? Ja zabiłem tego skawa, jesteś...
jeszcze. Jest jeszcze jeden, tak, no szaleństwo jakieś, kurwa, ci powiem. Masz go? Nie, no się zagrował, ja cięż nie mogę, czekam, muszę się zszyć. To jest właśnie tak. Nie można lekceważyć skarbów. Tak, wiesz co, czyli na wybrzeżu mam tylko to, nie? Tylko sanitar. No ale sanitar jest albo go nie ma, prawda? Tutaj to. Czekaj, się zszyję. Tutaj to nie ma co ten, nie? Ale w sumie też może być u góry, nie? Na resorcie. Na resorcie, prawda? Tylko, że tam ten moździerz strzela. No tak, no tak. Wiesz, jak wejdziesz do budynku, to... Ale czekaj, ale na... powiedz mi, ale co, ty na całej mapie, tak? I to ci zalicza? Do tego Tak, zalicza, już mam 7 zaliczeń. A, zalicza, dobra, czekaj, dobra, jeszcze załaduję, to czekaj i... Czyli jak będziemy szli, czyli gdzie? Albo na domki idziemy, no nie wiem, to jak uważasz. Nie wiem, no możemy podejść na ten resort, zobaczyć, czy sanitar może będzie, ty go zabijesz. Albo on mnie, no ale... Ale że tak powiem. Wtedy ty go zabijesz. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. To mi się podoba. To brzmi jak plan, całkiem dobry plan. A na resorcie może znajdziemy 3 skały, więc... Dobra. A to myślę, że tak. To myślę, że tak. A rezerwy, ty, bo ja kurczę, poluję na głuchara też. Glukara. Glukar, nie? No, glukar. No. Trzeba wziąć 5 fleszy ze sobą i biegać. No właśnie, ty mi pisałeś, że tak. Tylko po prostu nie mam. Rzucać flesze i. No, tylko co jestem, tego nie ma, nie? Bo on może być albo na peronach, ale też tam na no, no parę miejsc tam jest zresztą. Nie, on ma sporo respawn, ma 5. Sporo ma, no właśnie. On może być tak. W sumie na całej mapie, nie? Można by powiedzieć. No nie, no na całej nie, ale. A gdzie go nie ma? Na pewno to gdzie go nie ma? Może tak będzie łatwiej. Na pewno. Nie ma go na tym. Na serwerze. I na medyku. Mhm. Czyli serwer to jest ta sala gimnastyczna, co jest. Tak, tak, tak. Ten mniejszy taki. Nie ma. Mhm. I medyk to jest naprzeciwko ten budynek w sumie. Naprzeciwko sali gimnastycznej. Tak, tak, tak. Aha, czyli tylko tam go może nie być. To rzeczywiście... Najprostszy sposób tłumaczyć, tak, nie? Bo... Tak, nie, oczywiście. Pimsiki gdzieś tu są. A, gdzieś na środku. Gdzieś przy karetce chyba. I tam coś strzela, ale nie wiem co. Cześć, nasmaruje się. Cześć, środku. To może być tam. Tam w sumie może strzelać ten... Guard sanitara, ale pewności nie ma. Mm-hmm. Tu jest gdzieś pijemc przed nami na środku. Tak. Właśnie tylko skanuję, ale coś tam. Umiarkowanie. Aha, bardziej pod tym był. Spoko. To wbijamy do środka, rozumiem. Wbierasz go? Wbijam się z tego pimsika. Rozumiem. O, patrz, zleciał nam ten. Ty, no, dobrze, że nas nie zabił. Ale co tam dalej będą? Tylko te rzeczy, których już nie potrzebujemy chyba, chociaż? Nie wiem. Czekaj, może jednak... Oj. Aj. U ciebie? Tak, bo ja tu przebiegłem. No, to poszło do mnie, więc zakładam, że... Teraz to do mnie chyba. Nie, wali mi koło... Kuźwa, nie wiem skąd. A to skaf jest. No tak, ale gdzieś z przodu, nie? No nie widzę, no. Nie. Może coś sobie, wiesz co, nie wiem, na jaki ty grasz kolorach tych ustawieniach takich. Masz jakieś takie ustawienia? Nie, bo ja nie wiem, gdzie to skupię. No właśnie, ja też nie, no dobra. Oj. No skupia się, ale dostałem, no cofam, bo nie wiem. Tak. Po co ten drop przygotować, skoro nic nie ma? Dobra, samolot. Znaczy samolot, Boże, śmigłowiec. Śmigłowiec. Za śmigłowcem na lewo. Na prawo za śmigłowcem, przepraszam. Trzeba się schować, bo ten... Za dużo, nie? To... Ostrzał. Tak, coś się... Bo wibrzy ten... Wibracje. Okej. Okay. Przeczekamy ten ostrzał, jest drugi do końca zbiorę, bo nie zabrałem.
Spoko. Muszę to wyrzucę armor killi. Przyjebało w dach. Nie wypał. On potrafi, powiem ci tak, no, poranić, nie? Jak gdzieś... O właśnie, jak gdzieś koło okien się stoi, to on potrafi zrobić małe kuku. Albo i większe kuku. Fajnie to jest, naprawdę fajnie to jest pomyślane, kurde. Okno wało się. Wybijają. No. Nie przyzwolicie. Jezu, ile to będzie strzelać? Nie? No słuchaj, jak ci brzęczyk napiernicza, to tu nie ma mowy, żeby przestało strzelać. A głośny jest, nie, ten brzęczyk, co? No, wkurza to. Wkurza, męczące to jest, tak. To prawda. Tak jak no ja dlatego to zdjęłem, bo ja tego właśnie nie mam, bo mnie to no, denerwowało, nie? Delikatnie mówiąc. Tego skałaś muszę zabić. A to nie ma problemu. Przybiegnie, on sam do ciebie przyjdzie, widzisz. Jeszcze? Ten ostrzy. O, chyba teraz, nie? Nie ma brzęczka. Chyba koniec. Co tam? Nie, nic. Coś tu zbieramy, gdzieś idziemy? Idę tego Pimsika. Aha, dokończyć. Do końca i... Jasne. Sprawdzimy tego drugiego Westwinga. Czy nie ma tu sanitara i potem... I na wyjście chyba, bo tu więcej chyba nie... No, tam. No chyba, że dotkniemy ten zrzut, co tam ciekawego, nie wiem. To dalej będą te kontenery, myślisz? Tak, na pewno. Idę to zobaczyć. Ciekawe, czy ten skaw, co do nas napieprzał od strony helki, zginął od tego dropa, czy od tego... Oj. Nie zginął. Gdzieś tam w krzakach pod murem, nie? Samym. Łopanie. Minus widzę. Jeszcze jak, jeden. Jak pięknie upadł. Czekaj, co ja mam, złamanie jakieś? Nie, tylko ból. Aha, bo nie mam wody, dobra. To sprawdzasz, co tam jest? Dobrze. No, to gówno. Te, w sensie te kwadraciaki, co podnosiłem. Kwadraciaki to, tylko? Aha, okej. Okay. No. Rzeczy. Dobra, idziemy wyjście, czy co? Wiem, do mnie strzela. No, widziałem. Jest gdzieś na Westwingu, czekaj, muszę przebiec pod... Dobra, chodź, wychodzimy stąd, czy... Możemy, no, spoko. Zrobione w sumie tutaj. Czekaj, bo ty cofnęłeś, nie? Tam, gdzie byliśmy? Oj! Oj! Biegam do ciebie. Tak. Chodź, wyjdziemy. A, bo to by było głupie, nie? W tym momencie już. Idziemy tyłem, idziemy na auto. A właśnie, mogłem cię zapytać. Na jakiej ty kolor... Bo ja mam czasami wrażenie, że ja po prostu mało widzę, nie? Wiesz, o co mi chodzi. No ja mam... Przy tych kolorach, nie? Mam te kolory... Co masz ustawione u siebie? No zaraz ci powiem. Dobra, spokojnie. Teraz... Nie, spokojnie. Tak, po prostu ciekawości pytam, bo...
W monitorze nie grzebałem nic, ale w grze mam pozmieniane. No tak, tak. Zaraz tak. Ci powiem, bo no i tak będzie ostrzał. Czekaj, bo znowu będzie, no właśnie, no właśnie. To mogę ci teraz powiedzieć. Poste fiksy. Zakładka. O. Włączyłeś sobie? Nie, a, dobra, sobie czekaj, to ja cofnę. Masz defaultowo na... ustawione aktualnie, czy... Czekaj, już moment. Momencik. Dobra, co ja mam na postefiksie? Wiesz co, ja mam na boost ustawione, nie? Cholera wie dlaczego. Gradacje kolorów. No, mam, no. Zrób sobie, nie wiem, jakiegoś screena albo zdjęcie telefonem, bo ci się to moje nie spodobało, to żebyś wiedział, jak do swoich wrócić, wiesz o co chodzi. A wiesz co, ja je tak zmieniam często, że uwierz mi, że to naprawdę... A, no to chyba, no, tak, no. Dobra, ja po prostu szukam cały czas, wiesz o co chodzi? No. Dobra, no to po kolei... Na jasno, no. 100. Na 100 masz jasność? No. Okej, no zobacz. Potem jest 60. Grubo. Od góry do dołu mówię, nie? Tak, tak, od góry, no oczywiście. No. Zaznaczaj 60, tak, potem jest 40. Tak, tak, tak. Ja tu miałem same zera, nie? Potem jest 40, potem ja mam 50. Wielobarwność. Lumen? Potem 0,0. I 0, no. Adapter, potem, aha, no. Cognac. Nie wiem, czy to po... Koniaka to masz. Dobra, no sprawdźmy, to wiesz. A potem jakie... 5. Intensywność? Nie. Piątkę masz tylko? No. Potem mam non, czyli nic. No tak. I 0 intensywność. I 0 też masz intensywność. Mhm. Dobra, no zobaczymy to. Ono zmieniło się, dobra, muszę się do tego przyzwyczaić, ale okej, okay, spoko. O kurczę, jak buja, nie? To jest dobre, jak buja. To przeczekamy to i chyba będziemy chyba... szli, nie? No do auta idziemy. No, tylko póki brzęczyk działa, to siedzimy na tyłku. No masz inna, no masz inny, no jest różnica, tak. Zobaczmy. Jak wyjdziesz na to, to ci się rzuci. Tak, 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 to na pewno, to jeszcze bardziej, bo właśnie widzę, nawet jak teraz przez okno patrzę, to widzę, że to jest takie bardziej, no ciekawsze jest na pewno. O, soczyście, soczyście. Dobra, chyba możemy zamiatać, tak, prawda? Zamiat znowu. I na autko. No to powiem ci, jakbym normalnie ten. Jakbym miał kineskopowy telewizor, wiesz o co chodzi? Teraz wiesz. LCD co najmniej sobie kupił. Wow. No lepiej. Ciekawie to wygląda. Pewnie z zauważeniem też, bo no, przeciwnicy na ogół są na ciemno, więc też mocniej się odbijają od tego otoczenia tu, prawda? Nie zlewa się tak, no elegancko. Na pewno to przećwiczę przez jakiś czas. Od razu nie. Na tych ustawieniach kolorów gram już kilka bajków. Aha. Czyli bo, ale rozumiem, że sprawdzałeś też inne, nie? Tak, testowałem. Mi się na tych najlepiej gra. No, mam kolegę, który gra na jeszcze innych, ale testowałem też jego ustawienia, ale mi nie siadł. No tak. Do gustu, jak się... No mnie na pewno na razie te nie odrzucają, a tu już jest dużo. Bo czasami tak jest, zrobię jakąś zmianę, robiłem i tak od razu nie pierwszy ten i... No nie, to nie jest to. A tu ci powiem, że całkiem okej, nie? Idziemy tam jeszcze na ten, czy już... Nie, to chyba nie. Nie, nie wyobrażasz. Ja... Nie ma sensu. A, rozumiem, okej. Okay. Muszę do sklepu zrobić jakieś tam delikatne zakupy i potem jakiś obiad jeszcze. Delikatne zakupy. A to ty jesteś, że tak powiem, kucharzem w domu? No można tak powiedzieć. A nie, bo zupełnie ten, bo ja na przykład lubię robić też. Nie, ja uważam, ja najlepszymi kucharzami są faceci i tu nie mamy, tu chyba się zgadzamy, tak, prawda? Nie, ja to chodzi. Ja też, ja powiem ci, że ja też, więc to zupełnie... Aha, co ja, kasy nie wziąłem? Cię mogę pożyczyć. Ty daj, bo to chyba 3-4 koła, ty tu nie wziąłem. Ale no, dobry jestem, bym znalazł, dziękuję ci bardzo, wystawiłem, musiałbym iść na, gdzie to mamy? Okej, widzę.
Masz? Tak, tak, dziękuję. Jak jest przyzwyczajenia, to czasami tak jest z przyzwyczajenia, że ta kasa jest, nie, w tym tym, a tu jakieś klucze dorzuciłem, widzę, i w ogóle miejsca nie ma. No. No to co dzisiaj szef kuchni podaje? Wiesz co, ja dzisiaj chyba ze spaghetti. Z spaghetti będę robił. O, ale jakie? No bo to tak... No, z sosem bolognese. A, bolognese. Tylko trzeba jakieś mięsko. No koniecznie. Okej. No i poszło. Dobra. Dzięki ci za grę. To ja dziękuję bardzo. Do następnego, nie? No, na razie. Smacznego. Cześć. No. Hej. Dzięki. O, a tu bimber się zrobił. No jak bimber się zrobił, to już... Okej. Bardzo miło się grało. A nadto mamy jakieś zrobione misje. Same plus, same plus. Dobra. Masę rzeczy mam do odebrania. To jest kurcze. Dobra, robimy teraz porządek w Staszu. Pograliśmy. Teraz za porządki się weźmiemy. To, co wszyscy lubią. Dobra, ile ten bimber jest wart dziś? Pięknie jest warty. Weekend trochę opadła cena, spadła cena, bo dużo ludzi grało, więc draftowało i tak dalej, więc było duże zapotrzebowanie, ale też podaż wzrosła. Popyt i podaż. Czekajmy od Bibicza. Czyli nie, czyli tych jak dam, to lipa. Pięciu trzeba dać, żeby był nóż. Może być alkohol taki drogi. No to jest rzecz pierwszej potrzeby i to jest tak drogie? No nie wierzę w to. Strasznie. Dobra, mamy tych dwóch ludków. Kurka. Bo to też... Ta cena tego zestawu do transfuzji jest już żadna. To raczej nie zbieram. Chyba z tymi granatami. Ja muszę z tymi granatami, słuchajcie, do czegoś. Jak tak zbieram te granaty i zbieram. Mam granatnik kupiony, ale kurde, nie używam go. Już taki jestem. Inny mój. Aha, miałem cię. Aha, no to. Aha, bo kolega mi. Ludzie trzeba zrobić jakąś zmianę, chyba że tak będę te pieniądze nosił. Czyli ja mam, Juseka mam, wszystko tu mam w sumie. Ile kultystę. Ale kultystę mam jednego. Ile ci kultyści kosztują teraz? Ale 50 kultystów to jest za dużo. Dodać tego Juseka. Mutkiewicz. Nie wiem, kto to jest Mutkiewicz, słuchajcie. Kto wie, co to jest?
Mutkiewicz, no kurka, no. Co to niby jest? Może dam te figurki tym, znachorom. Dlatego sprzedawać to tak średnio. Dobra, czekajcie. Pieniądz. Nie, no jest fajny pieniądz. No. Dobra. Dobrze, dobrze. Galeria chwały. Jak poziom trzeci zrobić? Aha, dużo rzeczy mamy. Szuka eko. Okej, tego. No dobra. Aha, i tutaj są. Ciekawe, co z tych laleczek będzie. Dobra. Nic pewnie szczególnego, prawda? Dobra, słuchajcie, musimy teraz posprzątać raptor pod mechanizm. Euro. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, jeżeli chodzi o euro. A jeszcze mamy. Dobra. Fragment to wiem. Juggernaut. Tak, teraz będę musiał zakończyć stream, no bo tu nic ciekawego się nie dzieje. A ja kurka przeglądam ten. Dobrze, ale czekajcie. Misję, właśnie. Właśnie, właśnie. To zrobili. Nigdy nie może być koniec, nie? To są ten. Timing Demi. Ja to mam znaleźć. O! Dobra. A, wiem. To jest chyba w zrzucie, bo to inaczej wygląda. Okej, okay. Czyli to jest zrzut, słuchajcie. Uuu, aż 3T, słuchajcie. O kurde. Czyli bimberki, no to... Wiecie, rozumiecie, nie? Taki wykrzywiony. Sprawdzę tutaj na tym, słuchajcie. Nowy zupełnie nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Ale tak, to jest tak. To po prostu trzeba podnieść chyba, nie? Ciekawe, czy jakbym teraz tam zaglądał, ale nie, bo nie miałem tej. Czyli muszę po prostu podejść do zrzutu, słuchajcie, nie? Trzeba podejść do zrzutu. Co sam trzeba zrzut zrobić? Fight keep.
Tak, yellow. Yellow. A może być. I strzelamy yellow. Yellow strzelamy, czekamy, tak, i to. Nam zrzucą. To jest w każdej lokalizacji. Lathał się chyba. Om. Dajcie jeszcze. Można by spróbować zarobić, nie? A, to jest rzeczywiście lighthouse. No. Dobra, teraz powinienem poszukać flary, tak? Najpierw. Żółtej, czyli nie można kupić. Dobra, to najpierw musiałbym znaleźć, tak? No to... No to smutne. Że tu chodzą, akurat w nocy zawsze chodzą, nie wiem dlaczego. W poszukiwaniu tych flar. Ale może to jest na PvP, więc rozumiem to. No dobrze. I co potem, jak już mam tą flarę? No nie. Tu, tu, tu. Okej. Wystrzelił flarę, a potem go mortal zabił. Nice. Nie wiem, czy to chcemy robić, słuchajcie. Dobra, może inaczej. Żółta flara, a to musi być taka z ręki strzelana, nie z broni. Czerwono. W ogóle mam jakieś fryf. No nie, chyba raczej nie będę miał. A nie mogę mieć. Czy mogę mieć? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę na przykład wcześniej taką flarę znaleźć i... Wiecie co, szczerze? Flarami to ja nie. To jest w specjalach. Jäger. O, dalmierz miałem kupić, właśnie, słuchaj. Dobra rzecz. Czyli nie, żółtą flarę muszę znaleźć, czyli muszę ją znaleźć na szorce, słuchajcie.
Też nie, bo widzę, że też na Lighthouse'ie. Momencie, czekajcie. Czyli Lighthouse albo Szorka, tak? A nie, dobra. Muszę to cholerstwo wziąć, a potem odłożyć na Lighthouse'ie. Ej. Jak już będzie ten zrzut. Dobrze. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, słuchajcie, tak? Ej, to trzeba go podłożyć w domku. Tak się zastanawiam, czy po prostu na ludzie sobie nie zagrać. A, tu trzeba schować. Dobra, to kurde, długo. Długa droga. Czekajcie, czy w ogóle ja mam jakieś inne, bo może jakieś inne by trzeba. Jedne są te. Może rezerwy, zobaczymy te najeźdźców tam na dole, na D2, co wy na to? Zostanę zaufałem biegać póki, nie? Jeszcze raz zagramy i tyle. Pójdziemy, że rzeczywiście spróbuję ten zagrać. Znaczy, pójdziemy na rezerwy. Dobrze, pójdziemy na rezerwy. Dajmy grę. Dobra, co ja tu mam? Granaty, pułapki, dobra, 50. To mało tej amunicji. Coś czuję, że to może być grubiej, prawda? Może być grubiej, słuchajcie. Kurczę, ja tak długo nie grałem, słuchajcie, tą 7,62 tym jak gdyby pierwowzorem kalibru, bo to było 7,62, to jest jak gdyby pierwsze kałaszki, słuchajcie, to były 7,62, tak? To nie jest tak, że... Dobrze, tu mam pieniądze o to. Aha, no wybrzeże. Po dostępu do obiektu. No nie bardzo, ile mogę te karty? 55 tysięcy. No to tak wiecie, nie? Która to godzina jest? O kurde. Dobrze, rezerwy mieliśmy polecieć, to może jeszcze te rezerwy polecimy i już.
Aha, czy on mi... Czekajcie, co mi tu dał ten prapor? Tyle rzeczy. Ach, znaczy ja to miałem oddać. Pochować, zobaczcie. Kurka. No dobra, to lecimy ostatnio. Fajderze. Zobaczymy, czy to się uda. Rezerwy. Tak kurczę, powiem wam, że tak powoli, powoli poznaję tą mapę. Inne mapy. Jeszcze tylko zostało mi laboratorium. Zupełnie biała karta, jeżeli chodzi dla mnie. Nie byłem to ani razu nie grałem. Gdzie w sumie tutaj na tym PvE można by, nie? Przestać się obawiać i pograć w to. No dobra, zobaczymy jak teraz pójdzie. No, dużo tu zależy od respa, nie? Dużo zależy od respa. Ale swoją drogą, ostatnio grałem sporo na rezerwach, parę misji tam robiłem, włączałem prąd i no, rajderów nie było, nie przybiegali. Oni też chyba się respią, tylko nie wiem, ileś tam procent jest, tak? Czy zawsze? Bo kiedyś było, ja pamiętam na PvP, że zawsze byli, nie? Zawsze, zawsze. Teraz co? No dobra. Sprawdźmy. Dalej być nie mogło. Chyba łatwiej, chyba lepiej to jest, co? Chyba ładniej to widać, nie? Dobra, dalej być nie mogliśmy już. Na dupa. Dobra, to jest... Tu w ogóle jakiś sposób jest, żeby to przejść. Przypałowo, ładne kolory przynajmniej, dobrze. Bardzo dziękuję kolegom tu za kolory. Mi się podobają. Takie bieganie do niczego nie prowadzi, no na ogół do śmierci. Czy co, ja nie jestem w stanie znaleźć przejścia, to źle wróży. Kurde molno, naprawdę. Staminy, czy... No bardziej tak soczyście, naprawdę te kolory bardziej soczyste. Bardzo mi się to podoba. Ten tutaj to...
Ten pan to na co tu czeka? A kolega, kurwa. Ale co za... Gnida. Za gnida starego sosia chciała. Buko. No, no, no. Nie tak łatwo. Powiem tak, słuchajcie, on się tak schował. Tak naprawdę czasami gracze się chowają, nie? Czy najbardziej po prostu, najdalszy kąt, najbardziej oddalony, najbardziej... najbardziej schowany. Nie słyszałem, jak drzwi otwarł, słuchajcie. Nie słyszałem, jak chłop otwarł drzwi. Kurczę. No nie obiorę chłopa, słuchajcie. Trochę mnie porobili, trochę się mną zajęli, panowie. Ponaprawiamy się troszeczkę, a ten nic nie ma. Ten auk to z mojego pana ściągnięty. Szybko działają te skały, nabrałem mu to.
Нет никого! Jak to bardzo dobrze, jak jestem szczur taki, wiesz, już mega, no nie, całkowicie. Osiągnąłem już poziom kurwa mistrza. Także dobrze mi idzie. A przynajmniej tak było do czasu, jak się pojawiłeś. Kino. A widzisz. Już do kina znalazłem. Może być lepiej. Chyba. Chyba mam darmowe wejście. Niestety. Przestało iść dobrze. A szkoda, bo wydawało się, że mam go. Okazało się, że nie mam go. Nie, chyba ich było dwóch. No jeden pewnie dostał. No ale niestety bez sukcesu. Szkoda, szkoda. Rag the Goose? Kto to jest Rag the Goose? Tak, dostał. Czyli dwóch było. Tu jeszcze jeden. Ajajajajajajaj. Ale ich się naszło. Za wolny jestem. Widzisz, jak mi idzie? Było dobrze. Powstanie z nim. Czułeś to. No szkoda. Ale każdy wie, że jak w to się gra, nie ma koleci, to się nie wysypią. Nie ma. Też nie porównuje się do dobrych graczy, broń Boże. No dobra, no. Dobrze, chyba skończymy. To miał być ostatni, no więc jest ostatni. Będzie ostatni na wizji, bo słuchajcie. Jest kino. Czekajcie, z ciekawości tylko. Kino jest warte 70 tysięcy. No to taki klucz. Czekajcie, jakby to powiedzieć. To taki klucz. Nie za bardzo, nie? Dobra. To co? Za dzisiaj dziękuję.
Jest to beer. List. I wszyscy inni. Wielu zobaczą. Trzymajcie się.